Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Jest takie miejsce na Ziemi, gdzie stykają się ze sobą dwa światy. Choć połączone wspólną historią, to dziś całkowicie dla siebie obce. Kraina położona daleko, w Azji Wschodniej, granicząca od północy z Chinami i Rosją, a od południa przez morze z Japonią. Patrząc z góry, z perspektywy satelit, widzimy rzecz niezwykłą. Południowa część to ląd światła, z miastami świecącymi dobrobytem i technologią. Kraj w rozkwicie, naród w pełni zintegrowany z globalną społecznością. Północ natomiast spowija ciemność, z wyjątkiem niewielkiego blasku emanującego z jej stolicy, samotnej baszty górującej nad resztą ponurego krajobrazu. Pomiędzy nimi znajduje się kolejna niezwykła rzecz. Szeroki na 4 km i długi na prawie 240 km pas ziemi, zwany strefą zdemilitaryzowaną. Wbrew nazwie, to jeden z najbardziej uzbrojonych obszarów na ziemi, z minami, zasiekami i ciężkim sprzętem wojskowym, gotowym do użycia w każdej chwili. Strażnicy obu stron stoją oko w oko, w odległości metrów. To właśnie w tym miejscu spotykają się te dwa światy. To jedyne miejsce styku tych krain, komunistycznego reżimu północy i demokratycznego południa. Obie formalnie pozostają w stanie wojny od 1953 roku, podpisawszy tylko zawieszenie broni 71 lat temu. Korea Północna, kraj owiany tajemnicą. Niegdyś ląd starożytnych koreańskich królestw, dziś państwo, które bezustannie grozi światu, że rozpęta wojnę nuklearną. Nie ma drugiego, tak opresyjnego kraju na świecie. To miejsce, w którym państwo kontroluje niemal każdy aspekt waszego życia, od ścieżki zawodowej po historię, której uczycie się w szkołach. Wymagana jest pełna wiara i oddanie władzy. Przeciwnicy znikają bez śladu, pochłonięci przez aparat represji. Osoby uznane za wrogów państwa skazywane są wraz z całymi swoimi rodzinami na ciężką pracę i głód. Obywatele muszą publicznie adorować liderów państwa. Ich portrety zdobią ściany każdego domu, a pozwolenie, by się zakurzyły, jest równoznaczne z aktem zdrady. Mało tego. Coś, co robicie teraz, słuchanie podcastu, jest absolutnie niemożliwe w Korei Północnej. Internet i przepływ informacji są kontrolowane i cenzurowane. Aby posłuchać o historii, musielibyście znaleźć przemytnika, który ten podcast zgrałby wam na pendrive'a i ryzykując życiem, przemycił go do Korei Północnej, gdzie wy byście go kupili i odtworzyli gdzieś po cichu, w najwyższej tajemnicy. Jak doszło do tego, że na mapie świata pojawił się tak odizolowany od innych kraj? Co ukształtowało jego ścieżkę? A wreszcie, jaką naukę można wyciągnąć z jego historii i czy taka historia podziału może się powtórzyć? Zapraszam was dziś na opowieść o tym, jak wieloletni izolacjonizm, niekontrolowana władza i ambicje jednostek mogą kształtować los całego narodu. Wyruszamy na eksplorację państwa, zwanego pariasem wśród państw świata. Witajcie w podcaście historycznym. Zanim przejdziemy do Korei Północnej, pozwólcie mi na 2 minuty osobistych słów. Właściwie codziennie myślę o niesamowitej podróży, w którą wspólnie wyruszyliśmy i nad rolą, jaką wy, patroni, w niej odgrywacie. Wasze niezachwiane wsparcie i hojność to filary, na których opiera się ten śmiały projekt i z tego miejsca składam najszczersze podziękowania każdemu z was. Ścieżka tworzenia treści jest wybrukowana wyzwaniami i niepewnością, ale świadomość, że mam za sobą tak wspierającą społeczność jak wy, sprawia, że czuję się nie jak samotny nawigator na morzu, ale jak członek większej historycznej załogi. Dziękuję. Szczególne podziękowania chciałbym złożyć naszym patronom, strażnikom wiedzy, a są to Grzegorz, Nedziu, Adrian, Marcin, Michał, Eryk, Maria, Aleksander, Kacper, Jarosław, Agnieszka, Radek, Anna, Łukasz, Róża, Mariusz, Tomasz, Izabella, Bartłomiej, Dariusz, Sido Epic, Karol, Aurido, Andrzej, Dominika, Jarek, Radosław,
Wojciech, Filip, Nidal, Kamila, Adam, Mateusz, Dawid, Paweł, Danuta, Darek, Krzysztof, Lukas, Damian, Jakub, Monika, Daniel, Łucja, Borsuk, Suseł, Wioletta, Ad, Edyta, Jacek oraz Marta, Konrad i Helenka. Jeszcze raz dziękuję. Razem tworzymy coś naprawdę wyjątkowego. A teraz przenieśmy się do Korei. Pomyślałem sobie, że w kontekście dzisiejszej historii o tak wielkim podziale, jaki ma miejsce w Korei, moglibyśmy zacząć odcinek nieco inaczej. Spróbujmy pospekulować na temat alternatywnej rzeczywistości. Takiej, w której Polska, wskutek serii zwrotów historycznych, znalazła się na ścieżce podobnej do tej, co Korea. Przenosimy się więc w przyszłość. Jest rok 2044. W ostatnich 20 latach w Polsce kiełkować zaczęły ziarna podziału, zasiane przez serię kryzysów. Zaczęło się być może od poważnego spowolnienia gospodarczego, być może klęska nieurodzaju albo problemy geopolityczne. To wszystko obciążyło budżet i pogłębiło wieloletnie różnice regionalne. Choć świat wówczas też był w kryzysie, to Polska przechodzi go najciężej. Kiedy nasza gospodarka padła na kolana, wschodnie regiony Polski stanęły w obliczu skokowego bezrobocia i niepokojów społecznych. Z kolei województwa zachodnie, z bardziej zdywersyfikowaną gospodarką i bliższymi powiązaniami z Europą Zachodnią, przeszły tę burzę nieco łatwiej. To właśnie wówczas pojawili się polityczni oportuniści, wykorzystując wzajemne żale, by wzywać do większej autonomii regionów. Wschodnia Polska, czując się zaniedbywana i wykorzystywana przez bogatszy i bardziej wpływowy Zachód, z miesiąca na miesiąc otacza się charyzmatycznymi przywódcami, którzy obiecują przywrócić dobrobyt poprzez radykalne reformy. Postulują oni Polskę dwóch polityk, dwa plany dla naszego kraju, dostosowane, jak twierdzą, do odmiennej specyfiki i potrzeb Wschodu i Zachodu. Rzecz jasna, rząd nie zgadza się na taki cichy podział polityki i budżetu. Wówczas jednak, umiejętnie podsycając nostalgię za dawną świetnością, wschodni liderzy zdołali zebrać podpisy i przeprowadzić referendum ogólnokrajowe. Wynik? Ku zaskoczeniu wszystkich, nieznaczną większością głosów, przy dużo większej frekwencji wschodu nad zachodem, ogłoszona zostaje formalna niepodległość Polski Wschodniej. Społeczność międzynarodowa jest w szoku. Nikt nie wie, jak zareagować. Zachodnie mocarstwa, chcąc utrzymać stabilność w pokryzysowej Europie, dyplomatycznie stają za Polską Zachodnią i wzywają do pojednania. W tym samym czasie szereg wschodnich państw, widząc szansę do skłócenia świata, stanowczo wspiera nowo powstały Wschód. Nikt nie ma odwagi nie uznać referendum. Wszyscy liczą, że strony usiądą do wspólnego stołu i przedyskutują najgorętsze tematy, że głosowanie referendalne zostanie uznane za niebyłe, że to tylko polityczny performance, który rozwiąże się, gdy spełnione zostaną jakieś polityczne postulaty. Ale tak się nie dzieje. Wschód zgadza się rozmawiać o współpracy, o wymianie handlowej, ale wyklucza nieuznawanie referendum. Te drzwi są już w ich ocenie zamknięte, a wola narodów, dwóch narodów, jasno wyrażona. Taka sytuacja trwa kolejne 3 lata. Napięcie cały czas rośnie. W miarę eskalacji podziału politycy obu stron, na razie po cichu, ale przyznają, że rozmowy o cofnięciu się do stanu sprzed kilku lat są fiaskiem. Mijają kolejne miesiące i ktoś wpada na nowy pomysł. Pokażmy Wschodowi, jak to jest, jeśli naprawdę chcą się oddzielić. Zróbmy dla nich tymczasowo granicę. I tak oto, w 2034 roku, okazuje się, że przekraczając mosty na Wiśle, należy okazać paszport. Polski Zachodniej albo Wschodniej. Polska Wschodnia, teraz odizolowana, nie cofa się jednak. Przeciwnie, wkracza na ścieżkę pełnej konfrontacji. Rząd, powołując się teraz na rzekome zagrożenia z Zachodu, narzuca ścisłą kontrolę informacji, ustanawia wszechobecny aparat bezpieczeństwa i przedkłada wydatki wojskowe nad dobrobyt gospodarczy.
Przywódcy Wschodu twierdzą, że tak ogromne zbrojenia są niezbędne do ochrony suwerenności i życia narodu i że muszą to robić, aby utrzymać relacje z innymi przyjacielskimi państwami. Zachodnia Polska, widząc tempo, w jakim zbroi się Wschód i nie wiedząc, co z tym uzbrojeniem ma zamiar zrobić, kieruje błagalne spojrzenia ku Unii Europejskiej i NATO. Wsparcie, owszem, zaczyna płynąć szerokim strumieniem, ale tym samym staje się jasne, że oto Polska Zachodnia stała się państwem frontowym w nowej, zimnej wojnie. W miarę upływu lat rozdział między wschodnią i zachodnią Polską staje się namacalny. Pojawia się przepaść kulturowa. Historia opowiadana w tych dwóch Polskach zaczyna się różnić. Rośnie nowe pokolenie, które nie zna Polski innej niż jedna z dwóch, w której się urodziło. W domu i w telewizji słyszą bezustanne przerzucanie się winą. Kiedy zaś kalendarz wskazuje 2044 rok, 20 lat od dzisiaj, krajobraz Polski jest już zupełnie inny. Linia Wisły stała się pełnoprawną granicą dwóch wrogich państw. Rzeka ta, niegdyś jednocząca nasz kraj od gór do morza, teraz jest zaminowana, a jej brzegi strzeżone przez żołnierzy i wieżyczki strzelnicze. I co wy na to? Chociaż ta podróż przez podzieloną Polskę jest czysto spekulacyjna, to niesie ze sobą bardzo ważną przestrogę. Podział Korei nie był efektem jednej decyzji czy dekretu, które z dnia na dzień podzieliły państwo i naród na pół. To był efekt długiej dynamiki historycznej i geopolitycznej. Oto więc moja propozycja. Rozwikłajmy zagadkę Korei Północnej. Ten podcast obejmuje trzy główne aspekty. Pierwszym są korzenie Korei i historia od dawnych czasów aż po wojnę koreańską. To będzie historia paradoksu, jak państwo, które przez tysiąclecia walczyło o jedność, stało się najbardziej podzielonym krajem świata. Drugą częścią dzisiejszego podcastu jest dynastia Kimów. Historia trzech liderów, którzy od 70 lat trzymają w garści cały naród. A jako trzecie poznamy codzienne życie w Korei Północnej. Te części są elementami jednej większej całości i zachęcam do słuchania od początku do końca, ale napisałem dzisiejszy odcinek tak, abyście mogli podzielić go sobie na trzy części albo nawet rozpocząć słuchanie od razu od drugiej lub trzeciej części. Jeśli zaś chcecie od razu przejść do wojny koreańskiej i historii podziału Korei bez poznawania dawniejszych dziejów, to w 32 minucie przygotowałem jednominutowe podsumowanie historii Korei od dawnych królestw aż po przeddzień II wojny światowej. Zatem dobrego słuchania i zaczynamy. Przed nami pierwsza część. Historia Korei od czasów dawnych aż po koniec wojny koreańskiej w połowie XX wieku. Obiecuję, nie będzie tutaj nudy. Jeśli miałbym jednym zdaniem opisać wam historię Korei, to powiedziałbym, że to ciągłe podziały, jednoczenie i walka z zewnętrznymi siłami. To trochę jak historia Polski pod zaborami, ale z takim azjatyckim twistem. Choć ludzie zamieszkiwali Półwysep Koreański od czasów prehistorycznych, powoli rozwijając dalekowschodnią kulturę i cywilizację, to tak daleko nie będziemy sięgać. Nasz pierwszy przystanek to 2333 rok przed naszą erą. Pierwsze legendarne państwo, Kojoseon, założone przez mitycznego Tanguna. W miarę upływu czasu i chińskich podbojów, Kojoseon upadło, a na półwyspie wyłoniły się trzy nowe królestwa. Kogurjo, Pekcie i Silla. Królestwo Kogurjo, najbardziej wysunięte na północ, słynęło z siły militarnej toczonych przezeń konfliktów z chińskimi dynastiami. Królestwo Pekcie znane było z wyrafinowanej kultury i dyplomacji. A Królestwo Silla? Cóż, zapamiętane zostało trochę inaczej. W VII wieku naszej ery Silla, wsparta przez chińską dynastię Tang, zjednoczyła cały Półwysep Koreański pod jedną swoją władzą. Dlatego właśnie ten okres nazywamy okresem Zjednoczonej Silli. Czas Zjednoczonej Silli to początek jedności i stabilności.
Krótko jednak trwała ta sielanka, bo raptem między 668 a 935 rokiem naszej ery, czyli nieco ponad 250 lat. W tym czasie na północy pojawiło się też Bahe, królestwo, które powstało z popiołów wspomnianego przed chwilą Koguryo. W ten sposób mamy podział: zjednoczona Shilla na południu i Palhe na północy. Oba rejony opierały się na buddyzmie, a ich kultura kwitła. Z biegiem lat jednak wewnętrzne niezgody i powstania doprowadziły do osłabienia Shilli i ostatecznie do jej upadku. Rozpoczął się nowy okres rywalizacji i podziału i jak to w historii bywa, ponownie z fragmentów powstała jedność. Efektem zjednoczenia było Królestwo Koryo. Królestwo Koryo, słyszycie jak to brzmi? To przecież już zalążek nazwy, którą wszyscy znamy. Koryo, Korea. Zjednoczenie pod rządami Koryo to początkowo dobry czas, centralizacja państwa i rozkwit kultury i nauki. Okres ten zaczął się w 918 roku i przez ponad 300 lat panował względny spokój. Niestety w 1231 roku Mongołowie najechali na Koreę. Po ich inwazji koreańska rodzina królewska schroniła się na wyspie Kanwa, gdzie Mongołowie nie mogli ich dosięgnąć. To jednak Mongołom nie przeszkadzało i dalej siali spustoszenie na kontynencie. Nie mogąc ich odeprzeć, w 1258 roku Koryo poddało się, oddając Mongołom władzę. I choć władza mongolska skończyła się po 100 latach, to Koryo było już cieniem dawnej siebie. W 1392 roku generał Yi Song-chai otrzymał rozkaz poprowadzenia armii przeciwko chińskim władcom Ming. Zamiast tego zbuntowany i chcący po swojemu zbudować Koreę, zwrócił się przeciwko swojemu państwu i został nowym królem. Taki właśnie jest początek dynastii Joseon w Korei. 1392 rok. Teraz robi się ciekawie. Przed nami bowiem cztery duże zmiany. Wszystkie były elementami strategii ku stworzeniu wreszcie silnego, zjednoczonego państwa, zdolnego do obrony swoich granic i tworzenia dobrobytu swoich obywateli. Po pierwsze, przeniesiono stolicę do Seulu. Nowa lokalizacja była strategicznie lepiej położona do obrony przed potencjalnymi inwazjami, szczególnie z północy. Przeniesienie to też było symbolicznym gestem oznaczającym nowy początek i zerwanie z tradycjami poprzedniej dynastii. Po drugie, król w 1443 roku wprowadził rodzimy alfabet koreański. Chodziło o zwalczenie analfabetyzmu, ale też o uniezależnienie się od chińskich znaków, o taką deklarację kulturowej niezależności. Po trzecie, nowa oficjalna religia. Buddyzm ustąpił miejsca neokonfucjanizmowi. Buddyzm i neokonfucjanizm to dla laika podobne pojęcia, ale w istocie nic bardziej mylnego. To dwie odmienne ścieżki duchowe, o zupełnie innym rozumieniu tego, czym ma być człowiek. Pokrótce opowiem wam o nich, bo są kluczowe do zrozumienia, dlaczego neokonfucjanizm był, można powiedzieć, idealną religią dla budowy nowego koreańskiego państwa i społeczeństwa. Buddyzm to religia wywodząca się z Indii, kładąca nacisk na oświecenie przez przezwyciężenie cierpienia. Mówi o medytacji, moralnym życiu, o wierze w reinkarnację i karmę. To religia, można powiedzieć, solowa, skupiona na was. Neokonfucjanizm zaś to odrodzenie nauk konfucjańskich, zmieszane z elementami taoistycznymi i buddyjskimi. Stąd ten przedrostek neo. Neokonfucjanizm skupia się na moralności, etyce i kultywowaniu cnoty, ale robi to przez harmonię społeczną, hierarchiczne relacje i lojalność wobec państwa. W bardzo dużym skrócie, buddyzm to duchowe podejście do jednostki, podczas gdy neokonfucjanizm kładzie nacisk na porządek i etykę w całym, uporządkowanym hierarchicznie społeczeństwie. Teraz widzicie, czemu neokonfucjanizm stał się oficjalną doktryną państwową na początku dynastii Joseon. Podobnie też zadziało się w Chinach i Japonii. W Korei konfucjańscy uczeni zaczęli zasiadać w administracji, aby doradzać, a czasem krytykować, jeśli postępowanie władcy uznano za niewłaściwe lub niemoralne.
to trochę tak jak niegdyś w Europie, przed czasami rozdziału państwa od kościoła. Konfucjańskie społeczeństwo było w teorii idealne. Każdy miał swoje miejsce i od każdego oczekiwano wypełniania obowiązków, przedkładając potrzeby społeczeństwa nad własny zysk. Ostatnia, czwarta zmiana to nowa struktura klasowa. Na szczycie znajdowali się Yangban, uczeni i urzędnicy najwyższego szczebla, strażnicy myśli konfucjańskiej. Pod nimi znajdowali się Yungin, czyli klasa średnia, urzędnicy, specjaliści, lekarze, księgowi. Jeszcze niżej znajdowali się Yangmin, chłopi, rzemieślnicy i kupcy, trzon społeczeństwa. Dalej takie profesje jak rzeźnicy czy garbarze. A na samym końcu tej hierarchii znajdowali się niewolnicy. Niestety, Koreańczykom krótko przyszło cieszyć się zmianami i progresem. W ostatnich latach XVI wieku rządna podbojów Japonia rozpoczęła inwazję i wojnę. Korea wygrała z nią na morzu, udaremniając japońskie natarcie, ale Japonia niezrażona rozpoczęła kolejną inwazję. To przedsięwzięcie również zakończyło się niepowodzeniem i w 1598 roku, po 6 latach prób zdobycia Korei, japońscy najeźdźcy wreszcie wycofali się. Zagrożenie zewnętrzne zostało odparte, ale wewnętrzne problemy dopiero się w Korei zaczynały. Jak wspomniałem, Korea przeszła od buddyzmu do konfucjanizmu. Konfucjańska biurokracja stała się bardzo silna, a różne myśli szkoły konfucjańskiej zaczęły konkurować ze sobą o dominację. Kto bowiem rządził religią, tak naprawdę rządził kierunkiem państwa. Z biegiem czasu pojawiły się rywalizujące ze sobą frakcje z różnymi poglądami na to, jak rozwiązywać problemy państwowe. Niektóre frakcje tak wzrosły w siłę, że dochodziło do czystek. Do 1545 roku miały miejsce 4 krwawe czystki. W pewnym momencie sam król Yongjo omal nie padł ofiarą zamachu. A jakby tych problemów było mało, to w połowie XVII wieku Korea została odkryta przez resztę świata. To właśnie wówczas, w 1656 roku, holenderski statek rozbił się na koreańskim wybrzeżu. Do tego, pod koniec XVIII stulecia, ziarna katolicyzmu zostały zasiane na koreańskiej ziemi. Ta nowa wiara kwitła pomimo prześladowań. A czemu w ogóle zwalczano chrześcijaństwo? To proste. Koreańskie państwo opierało się na konfucjanizmie, który kładł nacisk na hierarchię, posłuszeństwo i lojalność wobec władz. Chrześcijaństwo, promujące równość wszystkich ludzi przed Bogiem i podkreślające, że najważniejsza jest wiara, a nie słuchanie świeckich autorytetów, było postrzegane jako wywrotowe, jako zagrożenie dla konfucjańskiego ładu społecznego. I tak oto kończymy XVIII wiek. I tak oto dotarliśmy do XIX wieku. Jak widzicie, problemów Koreańczykom nie brakowało. Na świecie XIX wiek to był czas intensywnej ekspansji kolonialnej mocarstw europejskich. Wielka Brytania, Francja, ale też inne kraje kolonizowały Afrykę, Azję i Oceanię. Do tego rewolucja przemysłowa, która doprowadziła do przemian w gospodarce, technologii i społeczeństwie. Świat zmieniał się z dnia na dzień. Korea tymczasem jednak przyjęła politykę izolacjonizmu, podobną do japońskiej. Innymi słowy, zamknęła się przed światem. Wpływ na to miało kilka czynników. Po pierwsze, Korea chciała ograniczyć wpływy i ingerencje ze strony zachodnich mocarstw i sąsiedniej Japonii. Widząc agresywną ekspansję i wysiłki kolonizacyjne Zachodu, w Azji i na Pacyfiku, a także mając do czynienia z japońskimi inwazjami pod koniec XVI wieku, Korea była nieufna wobec czynników zewnętrznych. Po drugie, ograniczając kontakty z zagranicą, Korea chciała utrzymać wewnętrzną stabilność i porządek. Nowe nurty polityczne czy chrześcijaństwo były zaś zagrożeniem dla świeżej, kruchej koreańskiej stabilności. Izolacjonizm Korei miał jednak swoje konsekwencje. Kraj ten pozostał w tyle za innymi w technologii, gospodarce i wojskowości, w tym za Japonią, która dynamicznie się rozwijała. Król Kojon próbował zasypać przepaść hasłem wschodnia etyka, zachodnia technologia, ale było już za późno.
W 1876 roku Japończycy zmusili osamotnioną, słabą Koreę do podpisania traktatu o handlu i przyjaźni. Porty zostały otwarte, a cła zniesione. Traktat oficjalnie twierdził, że Japonia i Korea są niezależnymi narodami, ale Japonia faktycznie miała coraz większą władzę i wpływ na Koreę. Było to wydarzenie traumatyczne dla koreańskiej tożsamości narodowej. Przymusowa konfrontacja z nowoczesnością, brak możliwości sprzeciwu i początek narzucania władzy przez sąsiada. A takie podporządkowanie Korei to nie był odosobniony przypadek. Po traktacie z Japonią w 1876 roku inne mocarstwa chciały podobnych umów, aby zapewnić sobie dostęp do koreańskiego rynku i zabezpieczyć swoje interesy w regionie. Korea, przyparta do muru, podpisała podobne umowy ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Niemcami, Rosją i Francją. Każdy taki traktat ograniczał koreańską autonomię. Każdy powoli osłabiał państwo i naród. Korea straciła kontrolę nad własną polityką taryfową, a obcokrajowcy cieszyli się ekstraterytorialnością. Byli podlegli własnym prawom, a nie koreańskiemu systemowi sądowniczemu. To z kolei osłabiło koreańską autonomię i podważyło pozycję kraju jako niezależnego. W 1882 roku wybuchł bunt koreańskich żołnierzy, którzy mieli dość japońskich wpływów. Kulminacją tej rebelii było spalenie japońskiego przedstawicielstwa, a to okazało się kosztownym manifestem. Japonia wysłała kolejne wojska oraz wykorzystała ten incydent do zawarcia traktatu z Chemulpo, jeszcze bardziej zacieśniając swój uścisk. W 1894 roku członkowie ruchu Dongak i niezadowoleni chłopi wzniecili bunt. Wołali, że są lojalni wobec króla, ale że musi on przeprowadzić konkretne reformy, by wyrównać dysproporcje w koreańskim społeczeństwie. Król, widząc skalę buntu, zaapelował do Chińczyków o pomoc, a ci z ochotą wysłali wojska. Japonia, wykorzystując pretekst ochrony własnych interesów i obywateli w Korei, również wysłała swoje wojska. Pomimo, że po pewnym czasie Korea zawarła rozejm z powstańcami, to Japończycy odmówili opuszczenia kraju. Japonia w owym czasie dążyła już do budowania swojego imperium. Chiny i Japonia stoczyły więc o Koreę wojnę. Tę wojnę Japonia wygrała. Co to znaczy? Przez wieki Korea była państwem mocno związanym z Chinami. Teraz jednak Korea została zmuszona do przyjęcia pełnej niezależności od Chin i otwarcia się na handel z Japonią. Mając Koreę w garści, Japonia w następnych latach rozpoczęła program szybkich reform. Zainstalowano marionetkowego władcę, wprowadzono nowoczesny program nauczania, niewolnictwo zostało zniesione, wdowy otrzymało prawo do ponownego zamążpójścia, a małżeństwo dzieci zostało zakazane. Wydaje się to postępowe, ale nie dajcie się zwieść. Głównym celem Japonii była eksploatacja, a wiele reform służyło przede wszystkim temu celowi. Na przykład budowa linii kolejowych, ale w celu usprawnienia wydobycia koreańskich zasobów i transportu ich do Japonii. Jednocześnie Japonia zaczęła wypleniać koreańską tradycję, a struktura klasowa zaczęła się rozpadać. Rebelie wobec Japonii wybuchały, owszem, ale szybko były miażdżone, jak ta w 1895 roku. Do tego protestanccy misjonarze zalali Koreę, znajdując podatny grunt wśród rozczarowanej ludności. Chrześcijaństwo było postrzegane przez Koreańczyków jako sposób na przeciwstawienie się japońskim wpływom, ale zarazem jednak jeszcze bardziej rozbijało dotychczasową tożsamość Koreańczyków. Ostatni akt koreańskiego dramatu rozgrywał się nieuchronnie. Po wojnie rosyjsko-japońskiej między 1904 a 1905 rokiem równowaga w Azji Wschodniej przesunęła się na korzyść Japonii. Korea zaś w 1905 roku stała się japońskim protektoratem. Coraz mniej wpływu miała na swoją politykę wewnętrzną i zagraniczną. Dwa lata później, w 1907 roku, jej armia została rozwiązana. W 1909 roku koreański nacjonalista zabił Ito Hirobumiego, japońskiego czterokrotnego premiera i rezydenta w Korei. A to był ostateczny pretekst do całkowitej aneksji. W 1910 roku Królestwo Korei przestało istnieć.
Niegdyś dumny naród stał się kolonią, a jego przyszłość znalazła się w rękach obcego mocarstwa. Rozpoczął się okres okupacji Korei przez Japonię. To czas między 1910 a 1945 rokiem. Okres okupacji przez Japonię, choć trwał zaledwie 35 lat, to do dziś pamiętany przez Koreę Północną, a sama Japonia jest stałym elementem propagandy. Japonia to największy wróg, to zło wcielone. Dlaczego? Cóż, pomyślmy o okresie zaboru rosyjskiego czy pruskiego i o agresywnej polityce rusyfikacji czy germanizacji. To jest dobre porównanie do tego, co spotkało Koreańczyków. Przez te 35 lat Japonia starała się wymazać kulturę i tożsamość Korei i zastąpić je swoimi. Japonia dążyła do całkowitej integracji Korei z Imperium Japońskim. Zakazano używania języka koreańskiego w publicznych instytucjach i szkołach. Narzucono japońskie imiona dla Koreańczyków. Zastąpiono koreańską sztukę i kulturę tą japońską. Wielu Koreańczyków zostało zmuszonych do pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach w japońskich fabrykach, kopalniach i na budowach, za głodowe stawki. Tysiące kobiet wysyłano siłą jako kobiety do towarzystwa dla japońskiego wojska. Do tego Japonia eksploatowała zasoby naturalne Korei, takie jak ryż, metale i inne surowce, które były transportowane do Japonii, często kosztem koreańskich potrzeb i prowadząc do głodu wśród ludności koreańskiej. Władze okupacyjne brutalnie tłumiły wszelkie przejawy oporu, w tym nawet pokojowe protesty. Uczestnicy byli aresztowani, torturowani, a niekiedy zabijani. I tak było przez ponad 30 lat. A potem wybuchła II wojna światowa. I zasady gry zmieniły się ponownie, prowadząc niechybnie do ostatecznego podziału Korei. Ale zanim o tym opowiem, jedna minuta podsumowania dotychczasowej historii. Historia Korei od czasów najdawniejszych do przedednia II wojny światowej to opowieść o przetrwaniu i adaptacji. Począwszy od mitologicznego założenia Kojoson przez Tanguna w 2336 roku przed naszą erą, Korea przechodziła przez wiele epok. Od okresu trzech królestw, Koguryo, Paekje i Silla w pierwszym tysiącleciu naszej ery, przez zjednoczenie pod Silą, później pod Koryo, aż do założenia dynastii Joseon w 1392 roku. Dynastia ta, rządząca aż do końca XIX wieku, próbowała modernizacji, jednocześnie stawiając czoła zewnętrznym wyzwaniom, takim jak inwazje japońskie. W XVII wieku, po serii konfliktów i aby radzić sobie z wewnętrznymi napięciami, Korea przyjęła politykę izolacjonizmu. Izolacjonizm utrzymywał kraj w relatywnym spokoju aż do końca XIX wieku, kiedy to zaczęły narastać imperialistyczne ambicje Japonii. To doprowadziło do serii traktatów i ostatecznie do aneksji samotnej Korei przez Japonię w 1910 roku. Pod japońskim panowaniem Korea była eksploatowaną kolonią i miało to miejsce aż do końca II wojny światowej. Druga wojna światowa zaś i to, co po niej nastąpiło, oznaczało dla Korei nowy, niekoniecznie lepszy początek. Wojna koreańska ma bardzo ciekawe tło. Jeszcze przed 1941 rokiem Stany Zjednoczone nie interesowały się szczególnie Koreą. Dopiero japoński atak na Pearl Harbor zmusił prezydenta Franklina Delano Roosevelta do ponownej oceny znaczenia tego półwyspu w szerszym azjatyckim obrazie. Widząc rolę, jaką Korea mogłaby odegrać w powojennym porządku, Roosevelt postulował, aby po wojnie Korea stała się niepodległym państwem. To zaangażowanie w sprawę koreańską zostało zapisane w deklaracji kairskiej z końca 1943 roku wspólnie z brytyjskim premierem Winstonem Churchillem i chińskim przywódcą Chiang Kai-shekiem. A w pierwszych miesiącach 1945 roku na konferencji w Jałcie nawet Stalin był przychylny przyszłej niepodległej Korei. W kwietniu 1945 roku niespodziewanie jednak zmarł Roosevelt.
Jego następca zaś, Harry Truman, musiał mierzyć się z nową rzeczywistością. Taką, w której Stalin okazał się bardziej ambitny niż dotychczas się wydawało. Truman liczył, że użycie bomby atomowej powstrzyma sowieckie ambicje, lecz Stalin, niezrażony atomowym zniszczeniem Japonii, 8 sierpnia wkroczył z Armią Czerwoną do Korei. Tym samym groźba skazania całego półwyspu na komunistyczną przyszłość stała się realna. W tej szachowej grze o wysoką stawkę to właśnie propozycja Trumana. Tymczasowy podział Korei na sferę sowiecką i amerykańską wzdłuż 38 równoleżnika zapobiegła całkowitemu wejściu Korei w sowieckie ręce. Nie trudno się dziwić, czemu obie strony chciały mieć swój kawałek Korei. Ten półwysep ma strategiczne znaczenie ze względu na swoje położenie między Chinami, Japonią i Rosją. Pierwotnie zakładano, że obie strefy, amerykańska i sowiecka, zostaną kiedyś połączone w jedną. Nigdy do tego nie doszło. 8 września 1945 roku Waszyngton wysłał swoich żołnierzy na swoją część półwyspu. Wejście to doprowadziło jednak do nieporozumień i niepokojów. Amerykanie, szukając pośredników, zwrócili się bowiem do anglojęzycznych, zamożnych właścicieli ziemskich i biznesmenów. Oni owszem, znali angielski, ale to dzięki Prosperity i kontaktom, jakich dorobili się za czasów japońskiej okupacji. W międzyczasie, po drugiej stronie 38 równoleżnika, siły radzieckie po początkowych grabieżach zaczęły zabiegać o przychylność ludności. Weszły w życie radykalne, komunistyczne reformy. Do tego na celownik czystek wzięto tych, którzy dobrze radzili sobie pod rządami Japonii, czyniąc z nich przyczynę wszelkiego zła. To spowodowało falę wywłaszczonych i przerażonych uchodźców uciekającą do sfery południowej. Mijały miesiące, a stosunki radziecko-amerykańskie pogarszały się. Druga wojna światowa była już wspomnieniem, ale propozycja ewentualnego zjednoczenia Korei spotykała się z dużą niechęcią. To, w połączeniu z niestabilnością polityczną i kryzysem gospodarczym na południu, wywołało dyskusję, czy aby na pewno Ameryka powinna wycofywać stamtąd swoje wojska. Obawiano się też rosnących wpływów komunistycznych w Chinach. Aby rozwiązać impas, w 1947 roku ONZ zaproponowało nadzorowane wybory w całej Korei, aby stworzyć jeden demokratyczny, zjednoczony rząd. Związek Radziecki jednak odmówił. W rezultacie, w 1948 roku, na samym południu odbyły się wybory, w których zwyciężył Syngman Rhee. Na północy natomiast Kim Il-sen, o którym jeszcze będę opowiadał, ogłosił powstanie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. I tak oto, w 1948 roku doszło do powstania dwóch państw koreańskich o skrajnie różnych systemach politycznych. Demokratycznego na południu i totalitarnego na północy. Pomimo początkowych zamiarów wycofania się, amerykańskie wsparcie wojskowe trwało dalej, by zapewnić południu bezpieczeństwo przed potencjalną agresją z północy. Ameryka obawiała się jednak jeszcze jednej rzeczy, że prezydent południa, Syngman Rhee, mógłby spróbować siłą zjednoczyć północ z południem. Syngman Rhee był bardzo antykomunistyczny, wtrącał do więzień komunistów i osoby podejrzewane o takie sympatie. Dlatego Amerykanie nie dostarczali Korei Południowej czołgów, ciężkiej artylerii czy samolotów bojowych. Dawali natomiast szkolenie wojskowe i broń lekką, stopniowo wycofując też amerykańskie wojsko. Do połowy 1950 roku amerykańska polityka odnosiła sukcesy. Korea Południowa zaczęła zbijać inflację i uporządkowała scenę polityczną. Ponadto armia Korei Południowej skutecznie tłumiła działania partyzantki. Co tymczasem działo się na północy, u komunistycznych sąsiadów? Na czele powstałej w 1948 roku Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, czyli Korei Północnej, stał Kim Il-sen, partyzant walczący z Japonią, komunista walczący do niedawna w Armii Czerwonej. Kim Il-sen był zaufanym człowiekiem Ławryntyja Berii, który osobiście rekomendował go Stalinowi do przewodzenia nowemu komunistycznemu krajowi. Kim Il-sen nie krył się ze swoimi zamiarami. Chciał napaść Koreę Południową, aby doprowadzić do zjednoczenia Korei pod rządami komunistów. Kim Il-sen wierzył, że zjednoczona Korea pod jego przywództwem usunie obce wpływy i stanie się silnym państwem. Jeśli zaś czekałby, to albo Ameryka, albo ZSRR same wchłonęłyby Koreę Północną.
Stalin jednak przez cały 1949 rok stanowczo odrzucał prośby Kim Ir-sena o pozwolenie na ofensywę. Sowiecki lider miał duże obawy, że państwo północno-koreańskie może po prostu przegrać i zostać wchłonięte przez południe. Dopiero zwycięstwo komunistów w Chinach pod koniec 1949 roku uspokoiło Stalina i skłoniło go do ponownego rozważenia sprawy. W styczniu 1950 roku spotkał się z Kimem w celu wstępnego omówienia planów inwazji. W kwietniu, przekonany jego argumentami, że szybkie zwycięstwo jest możliwe, Stalin zgodził się na rozbudowę wojska, ale pod jednym warunkiem. Na inwazję miał zgodzić się też przywódca komunistycznych Chin, Mao Tse-tung. Mao z początku obawiał się pełnoskalowej wojny z Ameryką, ale Kimowi udało się go przekonać. W maju 1950 roku, z poparciem zarówno Związku Radzieckiego, jak i Chin, Kim Ir-sen rozpoczął ostatnie przygotowania do tego, co miało stać się niszczycielskim, bratobójczym konfliktem. Rankiem 25 czerwca 1950 roku Koreańska Armia Ludowa przekroczyła 38 równoleżnik i wkroczyła na terytorium Korei Południowej. Zaczęła się wojna koreańska. To, że Korea Północna odważyła się na pełnoskalową napaść, było szokiem dla Ameryki. Faktycznie, wywiad donosił, że na północy odbywa się zbrojenie i że wzmacniana jest propaganda prozjednoczeniowa. Amerykanie uważali jednak, że to gra pozorów, że Związek Radziecki zahamuje Koreę Północną i nie pozwoli rozpocząć wojny ledwie 5 lat po zakończeniu poprzedniej, światowej. Dowiedziawszy się o wybuchu wojny, Truman poprosił o pilną interwencję ONZ. Miał nadzieję, że dyplomacja zdąży zakończyć konflikt, podczas gdy żołnierze południa zdołają utrzymać swe pozycje. Pomimo jednak rezolucji ONZ domagających się zawieszenia agresji, północ kontynuowała natarcie i co gorsza, przeważała siłami nad południem. Optymizm Trumana, że można uniknąć wysyłania wojsk lądowych, znikł. Jasne stało się, że należy posłuchać generała MacArthura i wysłać armię USA, jeśli południe ma w ogóle przetrwać. Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała do międzynarodowej pomocy wojskowej dla Korei Południowej. W odpowiedzi siły z 21 krajów, z USA na czele, przystąpiły do walki. Sił amerykańskich było najwięcej, ale co szokujące, te siły, 21 krajów działających ramię w ramię z armią Korei Południowej, dalej nie mogło poradzić sobie w walce z natarciem Korei Północnej. Jednym z najbardziej dramatycznych etapów początku wojny była obrona Pusan. Ten obszar możemy nazwać Dunkierką Korei. Było to latem 1950 roku. Północ atakowała wówczas tak licznie i zawzięcie, że siły ONZ i południowo-koreańskie zostały zmuszone do wycofania się z obszaru całej Korei aż do niewielkiego obszaru w południowo-wschodnim rogu Półwyspu Koreańskiego, nieopodal miasta portowego Busan. Żebyście mogli to sobie łatwiej wyobrazić, cała obrona kraju została zredukowana do obszaru 10 tysięcy km kwadratowych. To tak, jakby obrona Polski opierała się na jednym tylko województwie, a cała reszta kraju, od morza po Tatry, była zajęta przez przeciwnika. Pomimo znacznej przewagi liczebnej, pomimo problemów logistycznych, siły południa cudem zdołały utrzymać swoją pozycję przed atakami Korei Północnej do czasu, gdy z morza zdesantowano siły nieopodal miasta Incheon, otwierając tym samym drugi front. Udana obrona Pusan i kontrofensywa ONZ we wrześniu 1950 roku przechyliły szale wojny, pozwalając ONZ ruszyć na północ. Tu też Ameryka zagrała wabank. Widząc, jak niestabilnym sąsiadem jest Korea Północna, postanowiono iść za ciosem, rozprawić się z komunistami u jej władzy. Tym samym teraz to południe przekroczyło 38 równoleżnik w celu zjednoczenia Korei. Ameryka nie przewidziała jednak jednej rzeczy, że wraz z wiosną 1951 roku na pomoc Korei Północnej z odsieczą przyjdą Chiny. Chiny nie chciały wszak mieć Ameryki za sąsiada, a jako, że teraz wojna toczyła się już na terytorium północy, to nawet zachowawczy Stalin nie widział przeszkód do walki na śmierć i życie z Amerykanami.
Interwencja Chin z północy oznaczała, że nagle ONZ zaczęło walczyć z dwiema armiami naraz, północno-koreańską oraz chińską. Niezbędny był odwrót. I właściwie od tamtego momentu wojna się zatrzymała, opierając się na 38 równoleżniku. Następne dwa lata konfliktu to coś, czego nie chciała żadna ze stron, ale co stało się smutną rzeczywistością tej wojny. Konflikt, który przypominał trochę pierwszą wojnę światową. Pozycyjny charakter, okopy, ciężkie walki o strategiczne wzgórza i obszary. Dobrego wyjścia z tej sytuacji nie było. Kulminacją frustracji i dwuletniego szukania rozwiązań była decyzja Trumana o zwolnieniu generała MacArthura z dowództwa. I teraz tak. Wiem, że wojna koreańska wydaje się być odległym i małym wydarzeniem w porównaniu z II wojną światową, że nie do końca jest znana, że wszyscy o niej słyszeliśmy, ale nie za bardzo zdajemy sobie sprawę z jej rozmiarów. Co więc, jeśli powiem wam, że konflikt ten jest jedną z najbardziej niszczycielskich wojen w erze nowożytnej, z bilansem około 3 milionów ofiar śmiertelnych i mający większy odsetek zgonów cywilnych niż II wojna światowa czy wojna w Wietnamie. Wynika to z jej totalnego charakteru i stosunkowo małego obszaru, na którym toczyła się. Praktycznie wszystkie główne miasta Korei zostały zniszczone. Korea Północna stała się jednym z najbardziej zbombardowanych krajów w historii, a około 1,5 miliona jej mieszkańców uciekło z kraju. Obie strony posuwały się do okropieństw. Południe, w ramach eliminacji sympatyków komunizmu, prowadziło czystki. Nie ustępowała im północ. Widmo zostania jeńcem wojennym było zaś losem, który wielu uważało za gorszy od śmierci. Znane były warunki panujące w obozach jenieńskich, gdzie panowało niedożywienie, choroby i tortury. Ostateczne zawieszenie broni w lipcu 1953 roku przyniosło zakończenie działań wojennych, ale niepokój. Półwysep Koreański został podzielony fizyczną i ideologiczną przepaścią. Wojna formalnie trwa do dziś. Nigdy nie podpisano pokoju, jedynie zawieszenie broni. I tak oto 38 równoleżnik stał się granicą między dwoma państwami. I tak, na dobre, narodziła się Korea Północna. Przyjrzyjmy się zatem historii tego kraju. Historii pisanej przez jej przywódców, dynastię Kimów. Przed wami druga część dzisiejszego podcastu. Losy narodów są często pisane ambicjami jednostek. Najlepszym tego dowodem zaś jest Korea Północna i rządzące nią od ponad 70 lat trzy pokolenia tej samej rodziny. Oto drugi akt dzisiejszej historii. Opowieść o dynastii Kimów, indywidua, którzy stali i stoją u steru Korei Północnej. Rozpoczynamy od wielkiego przywódcy. Przed wami Kim Il-sen, słońce narodu, wielki lider. Wyobraźmy sobie świat podzielony na dwie części. Żelazna kurtyna między dwoma krainami. A daleko na wschodzie ląd, który pomimo, że maleńki, to grozi Ameryce i całemu światu. To, moi drodzy, jest Korea Północna, a człowiekiem, który nadał jej tę wyzywającą postawę, był Kim Il-sen. Ten sam człowiek, który powiedział: tylko masy ludzkie są wszechwiedzące, wszechmocne i wszechwładne na ziemi. Dlatego moim Bogiem jest lud. Opisy wyglądu Kim Il-sena są tak przerysowane jak koreańskie plakaty propagandowe. Zapomnijcie o jego marmurowych posągach. Prawdziwy Kim był niski i krępy. Jego twarz była usiana zmarszczkami wyrytymi przez życie spędzone na świeżym powietrzu. Choć widywany w garniturach, to ubierał się najczęściej w mundur w stylu Mao Tse-tunga, ukazując wizerunek człowieka oddanego sprawie, ucieleśnienie północno-koreańskiej walki w najczystszym komunistycznym wydaniu. Zacznijmy jednak od początku. 15 kwietnia 1912 roku, kiedy Korea od 2 lat była wchłonięta przez Japonię, nieopodal Pjongjangu na świat przyszedł Kim Song-ju. Tak brzmiało jego nazwisko rodowe. Jego rodzice wychowywali go w wierze chrześcijańskiej. Zaszczepili w nim ducha oporu przeciwko japońskim ciemiężycielom. Szukając schronienia przed japońskim dyktatem i plagą głodu, w 1920 roku rodzina Kima wyruszyła na wygnanie do surowej Mandżurii. To właśnie tutaj młody Kim zafascynował się ideą antyjapońskiego oporu.
W wieku 17 lat, zainspirowany marksizmem, przyłączył się do komunistycznej grupy młodzieżowej, a 2 lata później złożył przysięgę wierności Komunistycznej Partii Chin. W połowie lat 30., w wieku 20 paru lat, Kim związał się z antyjapońskimi partyzantami. To właśnie w tym okresie porzucił swoje oficjalne imię i przyjął pseudonim Kim Il-sen. Oznacza on ten, który staje się słońcem. Przez lata partyzanckiej walki dał się zauważyć jako sprawny, ideowy lider, potrafiący przewodzić żołnierzom i inspirować ich. Miał na swoim koncie nawet poprowadzenie ataku na małe miasteczko na granicy koreańsko-chińskiej. Jednakże, kiedy Japonia zaczęła kontrofensywę w Mandżurii, Kim i resztki jego oddziału zostały zepchnięte aż do Syberii. Tam, w objęciach Związku Radzieckiego, zostali odtworzeni jako dywizja Armii Czerwonej, a Kim Il-sen awansował do stopnia majora. W ostatnich latach II wojny światowej Kim Il-sen walczył pod czerwonym sztandarem Sowietów, ale wówczas chciał już powrócić do ojczyzny i poprowadzić ją. 15 sierpnia 1945 roku, w tle bezwarunkowej kapitulacji Japonii, armia radziecka wkroczyła do Pjongjangu. Jak pamiętacie, zwycięzcy II wojny światowej, zarówno radzieccy, jak i amerykańscy, wytyczyli podział Korei na 38 równoleżniku. Kim Il-sen, powracając do ojczyzny tydzień później, 22 sierpnia, namaszczony został przez Sowietów na szefa tymczasowego Komitetu Ludowego i z zapałem przystąpił do tworzenia armii. To właśnie podczas tego etapu jego rządów zaczął się kult jego osobowości. Z dnia na dzień do stolicy przybywały wagony radzieckiej broni, a Kim angażował się we wszystkie działania raczkującego państwa północno-koreańskiego. Do czerwca 50 roku Kim uzyskał zgodę zarówno Stalina, jak i Mao Tse-tunga na śmiałe przedsięwzięcie – zjednoczenie Korei pod sztandarem komunizmu. Omówiłem już tę część wojenną przed chwilą, więc teraz skupmy się na bezpośrednim następstwie wojny i na tym, co czynił dalej Kim Il-sen. W 1953 roku krajobraz całej Korei był powojenną ruiną, a Kim zamierzał to dobrze wykorzystać. Rozpoczął nie tyle odbudowę, ale budowę Korei na nowo. Korea Północna miała stać się stolicą komunistycznej pracowitości i kolektywizmu rolniczego. Ziemia została przekształcona we wspólne gospodarstwa rolne, a na ruinach budowano państwowe fabryki broni i ciężkich maszyn. Kim Il-sen patrzył z dumą na odbudowywane miasta i wsie, ale wiedział też, że nowy ustrój wymaga cementu ideologii, aby zespolić naród, aby nie pozwolić, by za jakiś czas Zachód próbował ingerować. Zaczęła się więc propaganda. ONZ rzekomo miało używać broni biologicznej podczas wojny. Japońscy okupanci rzekomo cały czas czyhali na to, aby ponownie zaanektować Koreę. Jedyną osobą zaś, która mogła to wszystko powstrzymać, był Kim. Tylko Kim Il-sena lękał się cały świat. Ci zaś, którzy sprzeciwiali się nowej władzy, w tym ich rodziny, wycinani byli z tkanki nowego narodu. Kim był świadom, że prócz straszenia czynnikami zewnętrznymi, potrzebna była idea, która od środka sprawi, że Korea Północna stanie się dumna i silna. I to właśnie tutaj pojawia się ideologia Juche. Juche to autorskie odejście Kim Il-sena od tradycyjnego marksistowsko-stalinowskiego dogmatu. Ta nowa ideologia miała zdefiniować tożsamość Korei Północnej. Juche, czyli samowystarczalność, to doktryna, która podniosła autonomię i niezależność do poziomu świętości. Idea ta po raz pierwszy została zaprezentowana podczas przemówienia Kima 28 grudnia 1955 roku. Przemówienie to nosiło tytuł O ustanowieniu samodzielności i wykorzenieniu dogmatyzmu i formalizmu w projektach ideologicznych. Oddajmy zatem głos Kimowi. Czym jest Juche w pracy ideologicznej naszej partii? Co robimy? Otóż my nie przeprowadzamy rewolucji w żadnym innym kraju, ale właśnie w Korei. To właśnie rewolucja koreańska stanowi Juche w pracy ideologicznej naszej partii.
Dlatego cała praca ideologiczna musi być podporządkowana interesom rewolucji koreańskiej. Nie jest to rzecz jasna najczytelniejsza definicja, dlatego pozwólcie, że ją rozwinę. Juche to pomysł Kima na odróżnienie się od stalinizmu oraz wzmocnienie swego autorytetu. To kompleksowa doktryna, która zakłada samowystarczalność gospodarczą, polityczną i wojskową. Kim Il-sen w ramach Juche stawiał śmiałe, trafiające do narodu stwierdzenia. Mówił, że Koreańczycy są panami swojego losu, zdolnymi wreszcie po tych wszystkich latach podbojów do kształtowania swojej przyszłości niezależnie od obcych wpływów. Ale jest jeden warunek. Muszą być silni w swojej jedności. To zaś będzie możliwe tylko, gdy uwierzą w lidera i wskazywany przez niego kierunek. Juche podkreśla znaczenie koreańskiej tożsamości i tradycji, jak też to, że Korea Północna musi być gotowa do obrony przed wszystkimi zagrożeniami. W teorii Juche to doktryna uniwersalna, która promuje ideę, że każdy naród powinien rozwijać się niezależnie, zgodnie ze swoimi warunkami i tradycjami. W praktyce jednak Juche stało się przede wszystkim narzędziem do utrzymywania autorytarnej władzy dynastii Kimów w Korei Północnej kosztem dobrobytu i wolności obywateli. Juche jest bowiem uzasadnieniem dla wszystkich autorytarnych ruchów władzy. Centralizacja, kult jednostki wokół przywódców Korei Północnej, walka z opozycją czy izolacjonistyczna polityka zagraniczna i gospodarcza. Do 1970 roku Juche zostało zapisane w statucie partii jako oficjalna ideologia, a 12 lat później, w 1982, zmieniono konstytucję, wpisując do niej Juche. Wobec Kima zaczęto używać najbardziej wzniosłych tytułów, takich jak Słońce Narodu, Wielki Przewodniczący. Jego imię było drukowane pogrubioną czcionką we wszystkich publikacjach, aby wyróżniało się na tle tekstu. Wszystkie akty prawne były pisane przez Kima. Gazety, czasopisma, podręczniki szkolne, teksty akademickie. Wszystko to miało wstęp napisany, a jakże, przez Kima. W szkołach uczono dzieci, że to dzięki łasce przewodniczącego mogą się uczyć, mają co jeść i co ubrać. Portrety Kima zawisły we wszystkich domach, a 35 tysięcy posągów zostało wzniesionych w całym kraju. Do tego wszystkiego wprowadzono nowy kalendarz. W Korei Północnej rok zerowy to 1912, rok urodzin Kim Il-sena. Dlatego obecnie nie ma tam 2024 roku, ale 113 rok Juche. Kim Il-sen był znany z publicznych wystąpień przy wielu okazjach. Przemówienia te miały na celu wzmocnienie jego autorytetu i promowanie Juche. Mam zatem propozycję, abyśmy wybrali się na jedno z tych przemówień w duchu Juche. Mamy lata 70. XX wieku. Pjongjang, stolica Korei Północnej. Ulice zalane ludźmi idącymi w jednym kierunku, ku Wielkiemu Placowi. To nie jest zwykły dzień w Korei Północnej. Dziś Kim Il-sen, wielki przywódca, będzie z całym narodem. Przemówi do niego. Wchodzimy na plac, gdzie zebrały się tysiące ludzi. Ich twarze zwrócone są w stronę ogromnej sceny ozdobionej sierpem, młotem i pędzlem. To symbole Partii Pracy Korei. Chłopi, robotnicy i intelektualiści, wszyscy złączeni tu i teraz. Obok wiszą portrety Kim Il-sena. Uśmiecha się z nich do was, serdecznie, troskliwie. Wreszcie orkiestra przestaje grać i nadchodzi ten moment. Kim Il-sen wstępuje na scenę, a tłum wybucha rykiem, który zdaje się wstrząsać ziemią. Bije od niego autorytet. Ubrany w swój charakterystyczny kostium w stylu Mao Tse-tunga, uosabia etos Juche. Poleganie na sobie i swojej sile. Jego twarz, znana z niezliczonych plakatów i posągów, jest teraz ożywiona, dumna. Gdy oklaski i wywaty wreszcie cichną, Kim Il-sen zaczyna przemawiać. Jego głos rozbrzmiewa na ogromnej przestrzeni placu. Przemówienie to majstersztyk oratorstwa, splatający jednym tchem wątki koreańskiej historii, walki i triumfy rewolucji oraz nieugięty marsz w kierunku komunizmu pod sztandarem Juche. Każde zdanie ma inspirować, podsycać ogień nacjonalizmu i oddania państwu. Mówi o wrogach, którzy otaczają naród, o poświęceniach wymaganych do ochrony jego niezależności i oświetlanej przyszłości, która czeka was pod jego przewodnictwem.
w warunkach, kiedy jesteśmy bezpośrednio konfrontowani z agresywnymi siłami imperializmu, które zajęły południową część naszej ojczyzny, powinniśmy zawsze utrzymywać wysoką czujność polityczną, wykonując majestatyczne i trudne zadania na rzecz pokojowego zjednoczenia ojczyzny i budowy socjalizmu w północnej części republiki, a tym samym zdecydowanie bronić jedności naszej partii i jeszcze bardziej ją wzmacniać w zjednoczony, spójny oddział bojowy, który może z powodzeniem pełnić swoją wiodącą i kierowniczą rolę w każdej trudnej sytuacji. Tłum wiwatuje ponownie. Rozlegają się oklaski i śpiewy Juche, Juche. Wielki przywódca unosi dłoń w geście podziękowania, po czym schodzi ze sceny. Echo jego przemówienia zostaje z narodem jeszcze na długo. Nie dajcie się zwieść jednak temu i podobnym występom Kim Il-sena. Nie stał on się po wojnie pokojowym człowiekiem retoryki. Od chociażby 21 stycznia 1968 roku wysłał do Seulu 31-osobowy oddział sił specjalnych, który miał zamordować prezydenta Korei Południowej. Północno-koreańscy komandosi dotarli na 800 metrów od rezydencji prezydenckiej, zanim zostali zatrzymani przez południowo-koreańską policję. W miarę upływu lat po wojnie koreańskiej Chiny i ZSRR zaczęły się oddalać od siebie. W latach 60. Kim początkowo postawił na Chiny. Chruszczow i jego odwilż, czyli odejście od twardego komunizmu epoki Stalina, były wszak przeciwne do celów, jakie usiłował wdrożyć Kim. Wieści o odwilży oczywiście docierały do kręgów władzy, ale wszyscy, którzy próbowali również w Korei doprowadzić do liberalizacji, byli uciszani. Sojusz Kima z Chinami wystawiony został na próbę, gdy wpływy Mao Tse-tunga zaczęły słabnąć. Widząc chaos, jaki ogarnął ten kraj w trakcie rewolucji kulturalnej, Kim odważył się skrytykować swojego niedawnego kamrata, a to wzbudziło gniew Mao. Kiedy zaś Chiny i USA zbliżyły się do siebie w kolejnych latach, Kim szukał wsparcia wśród mniejszych państw komunistycznych, zwłaszcza w Niemczech Wschodnich i Rumunii. W 1978 roku Chiny pod rządami Denga Xiaopinga zainicjowały reformy gospodarcze i otworzyły się bardziej na świat. To sprawiło, że Korea Północna była jeszcze bardziej odizolowana. Kiedy Związek Radziecki zaś upadł w 1991 roku, Kim i Korea Północna zostali praktycznie sami. 8 lipca 1994 roku 82-letni wówczas prezydent Kim Il-sen zmarł nagle na atak serca. Przed śmiercią cierpiał na cukrzycę i choroby naczyniowe. Na jego szyi pojawił się też złóg, który urósł do wielkości piłki tenisowej. Nie zgodził się na operację jego usunięcia, ale by ukryć ten defekt, zabronił fotografom robić mu zdjęcia od tyłu. Śmierć Kim Il-sena została ogłoszona 30 godzin po fakcie. Ogłoszono 10-dniową żałobę narodową. Żałoba ta, można powiedzieć, trwa do dziś. Jest ogłaszana w okrągłe rocznice jego śmierci. Na przykład w 2014 roku ogłoszono 10-dniową ponowną żałobę narodową. Zapewne w lipcu tego roku taka żałoba ponownie zostanie ogłoszona. Dziś portrety i posągi Kim Il-sena stoją w całym kraju, a jego zabalsamowane ciało spoczywa w szklanej trumnie w majestatycznym pałacu Kumsusan w Pjongjangu. I tak oto pożegnaliśmy wielkiego wodza. Poznajmy więc Kim Jong-ila, jego następcę, umiłowanego przywódcę. Niska postura, zawsze ubrany w charakterystyczne, szaro-brązowe kombinezony. Jego fryzura, pomimo upływu lat, niezmienna. Gęsta, przycięta na równo, tworząca niemal hełm na jego głowie. Okulary o cienkich oprawkach, skrywające pogardliwe spojrzenie. Oto Kim Jong-il. Najpierw jego słowa, które wprowadzą nas w klimat rządów za jego czasów. Amerykańscy imperialiści uciekają się do wszelkich możliwych sposobów, aby nas zdusić. Nie tylko wywierają na nas presję polityczną i groźby militarne, ale też nakładają sankcje gospodarcze. To dlatego nasza partia i naród musiały kroczyć żmudnym marszem i cierpieć trudności. Kim Il-sen zdawał sobie sprawę, że jego następca będzie mieć kiedyś niełatwe zadanie. Wejść w miejsce wielkiego lidera i poprowadzić dalej całe państwo tak, aby trwało. Dlatego
Przygotowania następcy zaczęły się już od korekty historii jego narodzin. Istotnie, moment urodzenia Kim Jong-ila to trzy sprzeczne opowieści. Usankcjonowana przez państwo wersja mówi o jego przyjściu na świat w 1942 roku w cieniu walki z japońskim imperializmem w kryjówce wojskowej na górze Paektusan. Historycy polemizują jednak, że faktyczne miejsce narodzin Kim Jong-ila było w Związku Radzieckim. Albo w mieście Wiackoje, albo Woroshiłow. Miało to mieć też miejsce rok wcześniej, w 1941 roku. Co ciekawe, jako że Kim Jong-il urodził się na terenie ZSRR, jego prawdziwe imię brzmiało Yuri Irsenowicz Kim. Na Kim Jong-il zmienione zostało później. Kim Jong-il nie miał lekkiego startu. Gdy miał 8 lat, zdążył już pożegnać młodszego brata i matkę. Spustoszenia wojny koreańskiej zmuszały zaś go do przenoszenia się ze szkoły do szkoły wraz z rodziną. Po wojnie jednak jego droga była już prosta. W szkole średniej uczył się wśród synów i córek najbardziej wpływowych postaci w kraju. Był ciekawskim i inteligentnym młodzieńcem. Towarzyszył też ojcu w podróży do Moskwy, co rozpaliło w nim zainteresowanie polityką i władzą. Po ukończeniu uniwersytetu imienia, a jakże, Kim Ir-sena, Kim Jong-il wspierał się po szczeblach partii. Do 1967 roku awansował do roli lidera sekcji biura propagandy i agitacji. Kolejno przejmował dowodzenie różnych departamentów. Na kongresie partii w 1974 roku, jeszcze za życia Kim Ir-sena, nastąpił przełom. Młody Kim został namaszczony, by kiedyś kontynuować dzieło ojca. To był wymowny, symboliczny gest. Odtąd Kim Jong-il był znany jako centrum partii. Ale by jeszcze bardziej podkreślić jego status następcy Kim Ir-sena, rok później nadano mu tytuł drogiego wodza. Nie było już żadnych wątpliwości co do ewentualnej sukcesji w Korei Północnej. Podróż Kim Jong-ila na szczyt władzy była, jak widzicie, stopniowa. Przebiegała etapami przez dwie dekady. I chyba najciekawszym etapem tego, co robił młody Kim, było udoskonalenie tzw. trzech rewolucji. Zrodzone z pomysłu Kim Ir-sena w lutym 1973 roku, Brygady Trzech Rewolucji były specjalnymi organizacjami polityczno-propagandowymi. To były w dużym skrócie grupy zadaniowe. Miały na celu działać nad przyspieszeniem rozwoju trzech gałęzi – ideologii, technologii i kultury. Stąd też nazwa – Trzy rewolucje. Do tego oczywiście miały na celu zaszczepiać zasady dżucze, czyli samowystarczalności. I to właśnie na nadzorce tego ciała został namaszczony 30-kilkuletni wówczas Kim Jong-il. Na zespoły trzech rewolucji składały się, po pierwsze, zespół rewolucji ideologicznej. Koncentrował on się na umocnieniu ideologii socjalistycznej wśród ludności, dążąc do pogłębienia zaangażowania robotników w zasady partii i filozofię dżucze. Po drugie, zespół do spraw rewolucji technologicznej. Za zadanie miał unowocześnienie krajowego przemysłu i rolnictwa. Jego celem była poprawa produktywności poprzez nowe technologie i zmniejszenie ilości importowanych dóbr. Gospodarka miała stać się niezależna i samowystarczalna. Wreszcie zespół do spraw rewolucji kulturalnej. Pracował nad wyeliminowaniem starych nawyków, zwyczajów i idei, które uznano za sprzeczne z ideologią socjalistyczną. Dodatkowo kultywował kulturę, która była zgodna z celami reżimu. To za pośrednictwem trzech rewolucji dążono do stworzenia jednorodnego społeczeństwa, które było zgodne ideologicznie, samowystarczalne technologicznie i jednolite kulturowo. A wszystko to pod przewodnictwem dynastii Kimów. A teraz przejdźmy do lat 90., kiedy to Kim Jong-il objął pełnię władzy po swoim ojcu. Od razu musiał się mierzyć z wyzwaniami. W latach 90. świat obserwował, jak w Europie upada komunizm. W tym samym czasie nad Koreą Północną zawisły czarne chmury. W przenośni, ale i dosłownie. Powodzie i susze zniszczyły plony. Do tego problemem stała się dotychczasowa, tak pielęgnowana izolacja i samowystarczalność. Rozpad Związku Radzieckiego odebrał Korei Północnej kluczowego sojusznika, a światowe sankcje tylko pogłębiły katastrofę. Kim Jong-il jednak, zamiast otwarcia na świat i prośby o pomoc, wybrał drogę jeszcze głębszej izolacji i samemu próbował poradzić sobie z kryzysem.
Skutki były opłakane. Setki tysięcy, a może nawet miliony ludzi zapłaciły najwyższą cenę, umierając z głodu i chorób. Okres ten nazywany jest żmudnym marszem. Można powiedzieć, że prawdziwa, stabilna era Kim Jong-ila rozpoczęła się dopiero po 2000 roku, kiedy udało się zatrzymać klęskę głodu, a marsz wreszcie się skończył. W ramach swoich dalszych rządów Kim Jong-il wciąż promował ideologię Juche. Rozszerzył jednak kult osobowości, dodając do niego swój własny wizerunek jako mądrego, życzliwego i wszechmocnego przywódcy. Kim Jong-il dużo podróżował. W Chinach był świadkiem reform i liberalizacji gospodarczej, które zainspirowały go do zainicjowania podobnych zmian w Korei Północnej. Z drugiej strony, gdy tajny północno-koreański program broni nuklearnej wyszedł na jaw, Korea Północna jeszcze bardziej oddaliła się od reszty świata. Kim Jong-il był chyba najbardziej ekscentrycznym z liderów Korei Północnej. Budowane przez niego hołdy dla swojego ojca Kim Il-sena, od łuku triumfalnego większego od tego w Paryżu po ogromną 170-metrową wieżę idei Juche. Ingerowanie w to, jak mają wyglądać mundury kobiet z policji w Pjongjangu. Skrupulatny dobór piosenek dla północno-koreańskiego radia. To wszystko pokazuje nam lidera, który wierzy w moc symboli i swoją nieomylność. Przy tym jednak Kim Jong-il rzadko zwracał się bezpośrednio do ludzi, którymi rządził. A w chwilach prywatności widzimy kolejną, jeszcze bardziej ekscentryczną twarz Kim Jong-ila. Rzekomo potrafił zażyczyć sobie przyrządzania mu potraw z węży, hipopotamów czy pająków. A pod przykrywką tego wszystkiego Kim Jong-il zmagał się z problemami zdrowotnymi, w tym cukrzycą, epilepsją i zamiłowaniem do tytoniu. 17 grudnia 2011 roku, sobotnim rankiem, Kim Jong-il zmarł. Jego śmierć została ogłoszona w koreańskim radiu w poniedziałek, co dało władzom Korei Północnej 2 dni na zastanowienie się, co dalej. To była kolejna sukcesja i należało upewnić się, że drugi z Kimów zostanie pożegnany godnie, a jego następca szybko i sprawnie obejmie władzę. Istotnie, żałoba narodowa była niezwykłych rozmiarów. Ulice Pjongjangu zostały zalane łzami. Tłumy ubranych na czarno obywateli gromadziły się na placach publicznych i wzdłuż szerokich alei. Wznoszone do nieba krzyki i płacze niosły się echem przez stolicę. Ekrany telewizyjne i fale radiowe emitowały hołdy dla dorobku Kim Jong-ila. Niekończący się strumień propagandy, który miał na celu unieśmiertelnienie jego rządów i wzmocnienie mitologii dynastii Kimów. W sercu stolicy uroczysta procesja niosła zamknięte w szklanej trumnie ciało Kim Jong-ila. Obok tej trumny kroczył jego syn i następca. To właśnie wówczas wezwano obywateli do przekucia żałoby w lojalność wobec Kim Jong-una, następcy Kim Jong-ila. Przyjrzyjmy się zatem trzeciemu z Kimów, temu, który panuje do dzisiaj. Przed wami Kim Jong-un, szanowny towarzysz. Ponownie zaczynamy od cytatu nowego lidera. Wczoraj byliśmy słabym i małym krajem deptanym przez wielkie mocarstwa. Dziś nasze położenie geopolityczne pozostaje takie samo, ale przekształciliśmy się w dumną potęgę polityczną i militarną. W niezależny naród, którego nikt nie ośmieli się sprowokować. Bezpowrotnie minęły czasy, gdy nasi wrogowie mogli szantażować nas bombami atomowymi. W przeciwieństwie do ojca, 40-letni dziś Kim Jong-un preferuje bardziej zróżnicowane ubrania, w tym nawet garnitury. Ubiera do nich czarne koszule, zapinane aż po ostatni guzik. Jego fryzura, gęsta i zaczesana do tyłu, nadaje mu pewnego rodzaju młodzieńczego buntu. Twarz ma okrągłą i chyba najczęściej z trzech Kimów uśmiecha się publicznie. Niech to was jednak nie zwiedzie. Jego charakter godzien jest krwi, która w nim płynie. Ponownie zaczynamy od majstrowania z życiorysem. Wedle oficjalnych koreańskich biografii, Kim Jong-un, potomek Kim Jong-ila i śpiewaczki operowej Ko Yong-hoi, urodzić się miał 8 stycznia 1982 roku. Najpewniej jednak to celowe postarzanie Kima, które wedle danych Korei Południowej
urodzić się miał 2 lata później, 8 stycznia 1984 roku. Jego dojście do władzy nie było jedynie kwestią rodowodu, ale skalkulowaną decyzją. Gdyby Kim Jong-il trzymał się koreańskiej tradycji, Kim Jong-un, czyli trzeci syn swojego ojca, nie zostałby następcą. Zamiast tego Kim Jong-nam, najstarszy brat, objąłby władzę. Jednak Kim Jong-nam splamił swój honor. W 2001 roku został aresztowany przez Japończyków na tokijskim lotnisku. Podróżował z fałszywym paszportem Dominikany, zamierzał odwiedzić tokijski Disneyland. Incydent ten uznano za kompromitujący dla wizerunku Korei Północnej. Po latach japońskiej okupacji oto syn lidera, przyszły następca, wyrusza w tajemnicy, by bawić się w japońskim Disneylandzie. Kim Jong-nam odpadł z wyścigu o władzę. Z dzieci Kim Jong-ila warto jeszcze wspomnieć o Kim Jong-cholu. Miał bardziej powściągliwą osobowość i mniejsze zainteresowanie polityką. Kim Jong-il uważał go za zbyt kobiecego i nie nadającego się do roli przywódcy. To doprowadziło do wykluczenia go z wyścigu o sukcesję. Warto jeszcze wymienić Kim Yo-jong, siostrę Kim Jong-una, która zajmuje wysokie stanowisko w partii, oraz Kim Sul-song, przyrodnią siostrę, która również pełni ważną funkcję w reżimie. Kim Jong-un, co ciekawe, najpierw uczył się anonimowo, pod innym nazwiskiem w Szwajcarii. Było to w latach 93-2000. Zachowały się nawet zdjęcia z tego okresu. Jego koledzy z klasy nie mieli świadomości, kim jest ten chłopiec, który lubi ubierać się w dresy i sportowe buty i który tremuje się, gdy ma występować publicznie. Dopiero w późniejszych latach zdali sobie sprawę, z kim siedzieli w szkolnej ławce. Po wczesnoszkolnej edukacji w Szwajcarii Kim Jong-un zaczął studia w salach Uniwersytetu Kim Il-sena i Akademii Wojskowej. W 2009 roku Kim Jong-il ogłosił swojego syna mianem Wielkiego Następcy, a w kwietniu tego samego roku młodszy Kim objął stanowisko przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej już pod przydomkiem Wspaniałego Towarzysza. Zakończenie tego teatru sukcesji dynastycznej nastąpiło wraz ze śmiercią Kim Jong-ila 17 grudnia 2011 roku. Nie mając jeszcze 30 lat, Kim Jong-un przejął przywództwo i stanął na czele 5. co do wielkości siły militarnej na świecie. Obwołano go wspaniałym następcą. Jakie były i jakie są jego rządy? Cóż, pojawienie się Kim Jong-una to nowy rozdział w historii Korei Północnej. Dochodząc do władzy, Kim Jong-un przedstawił nową wizję dla narodu, równowagę między rewitalizacją gospodarczą a zbrojeniami wojskowymi. Wprowadził szeroko zakrojoną inicjatywę reform, by wprowadzić odrobinę dynamiki rynkowej do północno-koreańskiej gospodarki. Ten pakiet zmian pozwolił na przykład na prywatną działalność gospodarczą pod warunkiem, że takie przedsięwzięcie wzmacnia socjalistyczny system dystrybucji. Efektem tych reform był wzrost produkcji rolnej i przychodów z handlu międzynarodowego. Kim próbował rzeczy dotąd niebywałej. Chciał wzbogacić panteon czczonych Koreańczyków o swoją matkę. Niestety, przeszkodą stało się najpewniej jej pochodzenie. Była z urodzenia Japonką, która w latach 60. przybyła do Korei Północnej w ramach programu repatriacji Koreańczyków. To wystarczyło, aby odmówić jej honorów. Pod egidą Kim Jong-una buduje się obiekty rekreacyjne, parki rozrywki, a nawet ośrodki narciarskie, oczywiście dostępne dla wybranych. W stolicy, Pjongjangu, panorama miasta wzbogaciła się o nowe budynki mieszkalne, a nawet biura. Jednak rządy Kim Jong-una to też czas rosnących ambicji nuklearnych Korei Północnej. Zintensyfikował program zbrojeń nuklearnych i przeprowadził serię tajnych testów nuklearnych. W listopadzie 2016 roku Korea Północna wystrzeliła nieuzbrojony pocisk dalekiego zasięgu, który spadł u samych wybrzeży Japonii. Wspomniałem, że Kim Jong-un jest zgodnym następcą swoich krwawych przodków, ojca i dziadka. Istotnie, od początku jego rządów docierają do nas wiadomości o czystkach. Doniesienia sugerują, że nawet 80 wysokich rangą urzędników z czasów jego ojca spotkała śmierć z rozkazu młodego Kima. Ma to swój powód.
Kim Jong-un nie stworzył tak dobrych relacji jak jego ojciec i dziadek. Stosunkowo późno pojawił się w krajobrazie władz Korei, a wielu dygnitarzy nie miało okazji go bliżej poznać, zanim ten wspiął się na sam szczyt władzy. Kim więc najwyraźniej nie chciał ryzykować, że ktoś podważy jego autorytet jako kogoś niedoświadczonego i niesprawdzonego. Do dziś Kim Jong-un obawia się o zamach na swoje życie. Od 2013 roku zwiększył swoją ochronę o pojazdy opancerzone, a w miejscach, gdzie przebywał publicznie, zakłócano sygnały telefonii komórkowej, aby zapobiec ewentualnemu zdalnemu wysadzeniu bomby. Do tego historia tajemniczej śmierci jego brata. Kim Jong-nam, ten sam, który próbował przedostać się do japońskiego Disneylandu, został w lutym 2017 roku otruty na hali lotniska w Kuala Lumpur. Czy stało się to z rozkazu Kim Jong-una? Możemy się tego domyślać. Kim Jong-un odziedziczył po swoich przodkach jeszcze jedną rzecz. Zamiłowanie do luksusu. Papierosy, whisky, eleganckie limuzyny. Wszystko to sprowadzane z zagranicy. Do tego szwajcarskie sery, do których zapałał miłością w latach wczesnoszkolnych. Wszystko to ukazuje człowieka żyjącego w oderwaniu od realiów reszty kraju. Do tego jego małżeństwo z Ri Sol Yu, byłą piosenkarką. Ma mieć z nią troje dzieci, urodzonych między 2010 a 2017 rokiem. Podobnie jak jego ojciec i dziadek, młody Kim cierpi na zły stan zdrowia. Nadciśnienie i cukrzyca, do tego uzależnienie od papierosów. Po dojściu do władzy, w latach 2010 a 2015, jego zdrowie wyraźnie się pogorszyło. Zauważono na fotografiach, że znacznie przytył. W pewnym okresie zaczął nawet chodzić o lasce. Rządy Kim Jong-una trwają do dziś. Ma obecnie 40 lat. Kim Il-sen miał 82 lata, a Kim Jong-il 70 lat, kiedy umierali. Kto zastąpi Kim Jong-una? Trudno powiedzieć. Spekulacje mówią, że zapewne będzie to któreś z małych jeszcze dzieci Kima. Kiedy to będzie? Również możemy tylko zgadywać. Tak więc mamy to. Saga o trzech Kimach. Kim Il-sen, protoplasta dynastii, dwudziestowieczny twórca Korei Północnej, wplótł w tożsamość narodową wątki Juche, filozofii samowystarczalności. Jego rządy, które trwały od 1948 roku do 1994, to okres bratobójczej wojny koreańskiej, ustanowienie wszechobecnego kultu osobowości i zapoczątkowanie izolacji i zbrojeń. Jego syn, Kim Jong-il, kontynuował politykę ojca, aczkolwiek z większym naciskiem na zbrojenia. Pod jego rządami Korea Północna rozwijała swoje ambicje nuklearne, pogłębiając izolację w obliczu rosnącej liczby międzynarodowych sankcji. Za jego rządów Korea mierzyła się z głodem i trudnościami gospodarczymi. Trzeci z Kimów, Kim Jong-un, jest z nami do dziś. Trwa w ambicjach nuklearnych, jednocześnie pokazując nieśmiałą otwartość na reformy gospodarcze. Jego rządy, wciąż na stosunkowo wczesnym etapie, są dla nas zagadką. Nie jesteśmy w stanie założyć, jak długo będzie rządzić i przede wszystkim, za co zostanie najbardziej zapamiętany. I tak oto kończymy drugą część dzisiejszej opowieści. Skierujmy teraz nasze spojrzenie na codzienne życie mieszkańców Korei Północnej. Oto trzeci akt dzisiejszej historii. A w międzyczasie, jeśli podoba Wam się dzisiejszy odcinek, będę bardzo wdzięczny za zostawienie lajka i subskrypcji kanału. To pomaga mi docierać do nowych słuchaczy. Pięknie dziękuję. W trzeciej części dzisiejszego odcinka wyruszamy w podróż do Korei Północnej, tej dzisiejszej. To miejsce bardzo odmienne od codzienności, jaką znacie. Zapraszam Was do stolicy, Pjongjangu, gdzie prześledzimy typowy dzień w tym północokoreańskim mieście. Odwiedzimy też wsie i zobaczymy, na ile różni się w nich życie od tego miejskiego. Poznamy sztywny, kastowy system Songbun i skalę propagandy w codziennym życiu Koreańczyków. Nasza eksploracja zaprowadzi nas do północno-koreańskich obozów koncentracyjnych. Spróbujemy też wydostać się z Korei Północnej i przeanalizujemy, czy to w ogóle możliwe. Zajrzymy też do strefy zdemilitaryzowanej, a potem zobaczymy, co należy zrobić, by odwiedzić ten najbardziej tajemniczy kraj i co się dzieje, gdy taka podróż idzie nie tak, jak powinna. Zaczynamy. Pjongjang to enklawa dostępna wybranym.
Mieszkańcy Korei Północnej muszą mieć pozwolenie na życie w stolicy. Na ulicach kraju stoją blokady drogowe, które uniemożliwiają poruszanie się bez pozwolenia, a miasto zamieszkują głównie ludzie zaufani, o wyższej pozycji społecznej. O świcie Pjongjang budzi się i zasiada do prostego śniadania. Najczęściej owsianka z kukurydzy, może z jajkiem. Makijaż jest już całkiem popularny wśród dzisiejszych Koreanek. Mężczyźni noszą fryzury wzorowane na tych, które mieli Kimowie. Styl ubioru jest regulowany przez państwo, ale ostatnio dopuszczane są jaśniejsze kolory. W tychże ubraniach nosi się przypinkę Kim Il-sena. Posileni, mieszkańcy wyruszają w drogę. Na ulicach samochodów jest bardzo mało, za to rowerów ogrom. Na próżno szuka się restauracji, kawiarni czy barów. Teoretycznie w Pjongjangu mieszkają 3 miliony ludzi, ale wydaje się, że jest tu ciszej niż w małym, wiejskim miasteczku. Otaczają nas bloki mieszkalne. Mieszkania na wysokich piętrach są ryzykowne, gdyż z powodu częstych przerw w dostawie prądu przestają działać windy. W samym sercu Pjongjangu wznosi się Łuk Triumfalny. Ta monumentalna konstrukcja, wybudowana w 1982 roku, inspirowana jest paryskim Łukiem Triumfalnym, ale przewyższa swój zachodni odpowiednik. Północno-koreański Łuk Triumfalny dumnie ogłasza światu bohaterski opór Korei przeciwko japońskim najeźdźcom. Nieopodal, wznoszące się ponad miastem, widzimy wzgórze Mansu, to miejsce pamięci i kultu. Na jego szczycie stoją dwie gigantyczne, 20-metrowe figury Kim Il-sena i Kim Jong-ila, obie wykonane z brązu. Obie patrzą z góry na stolicę i choć obaj Kimowie już nie żyją, to w tym miejscu czuć, że ich duch nigdy nie opuści tego państwa. Znajdziemy tu też płaskorzeźby z brązu z ludźmi symbolizującymi podążanie za rewolucją socjalistyczną i oporze przeciwko wrogom Korei. Jest tu też wyryte hasło – wypędźmy imperializm Stanów Zjednoczonych i zjednoczmy kraj. Gdy docieramy do pracy, niezależnie czy to huta stali, fabryka tkanin, czy może inne, bardziej biurowe stanowisko, przed rozpoczęciem codziennych zadań czeka nas obowiązkowa sesja czytania i gimnastyki. Miejsce pracy jest ubogie w technologię, dużą część produkcji wykonuje się ręcznie. Przerwy obiadowe są krótkie, a w menu jest głównie ryż i warzywa. Mięso i owoce to rzadkość. Po pracy bywa, że musimy jeszcze zaliczyć dodatkową sesję nauki politycznej. A gdy już wrócimy do domu, to nie jest dany nam wypoczynek, jaki znamy na co dzień. Próżno szukać tu oglądania ulubionego serialu czy zamówienia pizzy. A raczej siedzimy w mieszkaniu, ubrani w podwójną warstwę ubrań z uwagi na częste problemy z ogrzewaniem. Telewizję owszem, możemy włączyć, ale programy w niej są skrajnie propagandowe. Wieczorem Pjongjang cichnie. Światła gasną, a mieszkańcy przygotowują się na kolejny dzień podobnej, trudnej egzystencji. Jednakże i tak są szczęściarzami. Mają o wiele lepiej niż większość obywateli Korei Północnej, która mieszka poza miastami. Wybierzmy się więc za miasto na północno-koreańską wieś. Co nas tam czeka? Poza Pjongjangiem widzimy zupełnie inną rzeczywistość. Na odległych obszarach pozamiejskich życie toczy się w skrajnej izolacji, a dni są ciągłą walką o zasoby. Zamiast nowych wieżowców i ścieżek rowerowych budowanych ostatnimi laty w Pjongjangu, mieszkańcy wsi dopiero zaczynają cieszyć się wolną od zanieczyszczeń bieżącą wodą. Obszary wiejskie często borykają się z niewystarczającym dostępem do żywności i opieki zdrowotnej. Jedynym warzywem dostępnym zimą dla wielu ludzi jest kimchi, czyli kiszona kapusta. Paradoksem koreańskiej wsi jest to, że potrafi mieć problemy z wyżywieniem samej siebie. Przestarzałe praktyki rolnicze, brak nowoczesnej technologii, to wszystko prowadzi do słabych plonów. Nie pomagają oczywiście przerwy w dostawach prądu. Poza głównymi miastami dostępność energii elektrycznej jest w najlepszym razie sporadyczna. Życie na wsi to też ograniczona mobilność. W Korei Północnej podróże, nawet z miasta do miasta, są ściśle regulowane. Rodząc się na wsi jednak, jest duża szansa, że nigdy jej nawet nie opuścicie. Dostęp do informacji i materiałów edukacyjnych jest poważnie ograniczony, co sprawia, że ludność wiejska jest odcięta od świata i znajduje się pod ścisłą kontrolą propagandy państwowej. I tak oto zwiedziliśmy miasto i wieś. Choć różne, to jest jedna rzecz, która je łączy. Songbun. System, który strukturyzuje północno-koreańskie społeczeństwo.
Songbun, północno-koreański system kastowy, a zarazem mechanizm kontroli społeczeństwa. Segreguje was nie ze względu na wasze zasługi czy kompetencje, ale poprzez to, z jakiej rodziny pochodzicie. Ustanowiony wkrótce po powstaniu Korei Północnej, Songbun miał na celu namierzenie potencjalnych zagrożeń politycznych. Północni Koreańczycy zostali podzieleni na trzy klasy. Rdzeń, nieco ponad 25%, to potomkowie bohaterów wojennych i rewolucjonistów, którzy zginęli pracując lub walcząc dla północy. Mieszkańcy Pjongjangu, wyżsi urzędnicy, wojskowi, członkowie partii, oni wszyscy są najwyższą klasą. Niżej, tak zwani wahający się, to prawie połowa. To osoby, które niegdyś mieszkały w Korei Południowej lub Chinach, ale też ludzie, których krewni wyjechali na południe. Znajdziemy tu rolników i pracowników fizycznych oraz większość społeczeństwa Korei. Ostatnią klasą, ostatnią ćwiercią koreańskiego społeczeństwa są wrogo nastawieni. To potomkowie właścicieli ziemskich, kapitalistów, ale też dzieci tych, którzy pomagali Korei Południowej podczas wojny. Te osoby są domyślnie wrogami kraju i stale podlegają ciągłej inwigilacji. Nie mogą także oficjalnie się uczyć czy dostawać opieki medycznej, chyba że za łapówki. W Korei Północnej Songbun wpływa na każdy aspekt życia, dyktuje przydział pracy, dostęp do edukacji, a nawet to, z kim możecie założyć rodzinę. Teoretycznie możecie wejść w związek małżeński z osobą z niższym Songbun, ale wówczas bezpowrotnie tracicie swój. Miejsca pracy są przydzielane na podstawie Songbun, przy czym osoby z niższym są relegowane do ciężkiej pracy, a osoby z wyższym Songbun zajmują lepsze stanowiska, niezależnie od tego, czy są merytorycznie im adekwatni. Ten kuriozalny sposób alokacji zasobów ludzkich przyczynia się do niemałych i tak trudności gospodarczych kraju. Dostęp do edukacji w Korei Północnej również opiera się nie na zdolnościach ucznia, ale na Songbun. Wysoki daje możliwość studiowania, podczas gdy niski ogranicza możliwość kształcenia. Songbun determinuje też dostęp do żywności i opieki medycznej, przy czym osoby z wyższym Songbun otrzymują pierwszeństwo podczas niedoborów. Ogólnie rzecz biorąc, Songbun cementuje dominację elit, zapewniając posłuszeństwo poprzez strach i kontrolę. I choć ma już ponad 70 lat, to raporty organizacji międzynarodowych mówią, że system Songbun wciąż odgrywa znaczną rolę w tamtejszym społeczeństwie. Podobnie istotną rolę, niezmienną od lat, odgrywa edukacja i propaganda. Pomówmy trochę o tym, jak działa północno-koreański system edukacji. Wszystkie treści nauczane w szkołach zawierają dodatkowo ideologię Juche, doktrynę Partii Pracy i wplecione w nie komunistyczne przekonania. Chodzi o to, by przyszłe pokolenia rozumiały, komu zawdzięczają wolność, ale też wiedziały, kto jest wrogiem. Edukacja zaczyna się już od przedszkola. Już tam dzieci uczą się o Kim Il-sungie i Kim Jong-ilu. Począwszy od szkół podstawowych do średnich, na lekcjach poznaje się dzieciństwo i rewolucyjną działalność Kim Il-sena, a także Kim Jong-ila. A na uniwersytetach studenci, niezależnie od kierunku, muszą uczęszczać na zajęcia takie jak filozofia ideologii Juche, historia rewolucji czy ekonomia polityczna Juche. Idolizacja Kimów ma miejsce również poza szkołą, na przykład podczas wycieczek szkolnych. Uczniowie odwiedzić mogą ponad 60 miejsc historycznych związanych z liderami. Dodatkowo wszędzie natknąć się można na posągi i portrety. Posągów w Korei jest prawie 40 tysięcy, a szkoły od najmłodszych lat uczą dzieci, że portretom przywódców należy okazywać szacunek, czyścić je i odkurzać. Ale propaganda jest wszędzie, nie tylko w szkołach. A ofiarą propagandy w północnej Korei jest zawsze historia. Rząd Korei Północnej poprzez jej zniekształcanie wychwala przywódców, sławi dobrobyt Korei Północnej i straszy wrogami. I dla przykładu, wedle północno-koreańskiej narracji, wojna koreańska zaczęła się od ataku Korei Południowej na Koreę Północną, nieodwrotnie. Co więcej, rzekomo Korea Północna samotnie, bez pomocy Chin, zdołała odepchnąć południe i Stany Zjednoczone. A jak przecież pamiętacie, wojna koreańska zaczęła się 25 czerwca 50 roku, kiedy północno-koreańskie czołgi przekroczyły 38 równoleżnik granicę z Koreą Południową.
i skończyłaby się inaczej, gdyby nie odsiecz Chińczyków z północy. Propaganda jest obecna w telewizji, radiu, ale też na plakatach i billboardach. Większość z tych plakatów promuje rolnictwo i przemysł, wzywając do ciężkiej pracy i solidarności, pokazując zarazem uśmiechniętych obywateli, celebrujących osiągnięcia narodowe. Plakaty używają 5 podstawowych kolorów: niebieskiego, czerwonego, żółtego, białego i czarnego. Każdy z nich ma określone znaczenie. Czerwony to kolor socjalizmu, ale też agresji. Niebieski oznacza pokój i harmonię. Czarny to ciemność i zło, więc często jest używany na plakatach antyamerykańskich i antyjapońskich. Żółty, czyli złoty, oznacza dobrobyt i chwałę. Większość z tych plakatów jest nadal ręcznie malowanych. Najczęściej powstają w jednym państwowym zakładzie, zatrudniającym około 1000 najbardziej utalentowanych artystów z całego kraju. Oprócz plakatów, miejsce to produkuje posągi, obrazy, ceramikę oraz inne dzieła sztuki wspierane przez państwo. Aby wzmocnić nienawiść do obcych mocarstw i stworzyć poczucie wewnętrznej solidarności, Korea Północna organizuje też masowe wiece. Chyba najbardziej znanym z nich jest festiwal Arirang. Nazwy możecie nie kojarzyć, ale na pewno część z was widziała fragment nagrania wideo z tegoż festiwalu. Mówiąc o północno-koreańskim społeczeństwie, nic nie pokazuje nam lepiej formy, w jaką władza usiłuje je wepchnąć, niż festiwal Arirang. To imponujące wydarzenie, nazwane na cześć koreańskiej pieśni ludowej, ma za zadanie pokazać siłę, jedność i opór wobec świata. To mający miejsce na stadionie występ artystyczny i gimnastyczny, połączony z muzyką i śpiewem. Skala robi wrażenie. Biorą w nim udział tysiące uczestników, zarówno na murawie, jak i na trybunach. Każdy z nich pełni rolę, nazwijmy to, piksela, razem tworząc różne obrazy i hasła. Urzędnicy prezentują skomplikowane, wyćwiczone przez miesiące układy choreograficzne, tworząc na stadionie żywe obrazy. Opowiadane są historie wojny, rewolucji i niezłomnego ducha narodu koreańskiego, a wszystko to pod czujnym okiem przywódców narodu. To narracja, która łączy mitologię z wyselekcjonowaną historią. Przekaz dla mieszkańców Korei Północnej jest jasny. Korea jest jednością tylko wówczas, gdy wszyscy stoją razem. A jedność jest kluczowa, w szczególności w kryzysowych momentach, o które niestety w Korei nie trudno. Pomówmy trochę o gospodarce Korei, o tym, na czym zarabia i na co wydaje pieniądze. Tuż po wojnie i po podziale, Korea Północna przyjęła radziecki model zarządzania i centralnie planowaną gospodarkę socjalistyczną. Wdrożono także ideologię dżucze, samowystarczalności. Model taki kładł nacisk na rozwój przemysłu ciężkiego i inwestycje w sektor żelaza, stali, cementu i ignorował tym samym nowe technologie i specjalistyczne gałęzie gospodarki. Do tego nieproporcjonalnie dużo inwestowano w wojsko. Stąd też państwo nie było gotowe na to, co stało się w latach 90. Miał wówczas miejsce wieloletni kryzys. Rozpad Związku Radzieckiego, powodzie w latach 95-96, susze w roku 97, to wszystko spowodowało klęskę głodu i kryzys gospodarczy, a gospodarka Korei Północnej prawie upadła. Nie przesadzam. W latach 1990-1998 kraj odnotował średnią roczną stopę wzrostu na poziomie minus 4,1%, czyli kurczył się. Do tego stopnia dramatyczna była to sytuacja, że Korea zaczęła otrzymywać pomoc międzynarodową i humanitarną. Wskutek wielkiego głodu narodził się też wolnorynkowy twór, rynki zwane Yangmadang. Aby zdobyć produkty niezbędne do przetrwania, nie mogąc liczyć na państwo, mieszkańcy Korei Północnej zaczęli radzić sobie sami poprzez produkcję na własną rękę, w tym zbieranie i sprzedaż zbóż i warzyw, sprzedaż domowej żywności i angażowanie się w handel na małą skalę z Chinami. Było to całkowicie sprzeczne z ideałem gospodarki komunistycznej, gdzie wszystko sterowane jest przez państwo, ale państwo było wówczas skrajnie niewydolne. Z upływem czasu Yangmadang ewoluował. Handlarze tworzyli sieci sprzedaży i zatrudniali przemytników, aby sprowadzać towary zagraniczne, w tym elektronikę, czy też tak codzienne dla nas, a luksusowe dla Koreańczyków produkty jak kawa,
piwo, czekolada czy cola. Yang Madangi funkcjonują do dziś, zajmując półoficjalną pozycję w oczach reżimu. W 2000 roku Korea Północna zaczęła odbudowywać swoją gospodarkę. Rozpoczęto serię reform. Ale o tym, jak bardzo zacofana względem południa jest północ, nie świadczy to, że w 2022 roku szacowano, że PKB Korei Południowej jest 57 razy wyższe niż północnej. Dziś Korea Północna prowadzi handel z partnerami zagranicznymi, acz w ograniczonym zakresie, z uwagi na światowe sankcje. Obecnie Chiny są głównym partnerem handlowym Korei Północnej. Głównymi produktami eksportowymi kraju są wyroby metalurgiczne, broń, amunicja, a także jedwab i mąka ziemniaczana. I choć wiele osób cierpi głód w Korei Północnej, to jest jednak gałąź gospodarki, na której Korea Północna nigdy nie oszczędzała, a chodzi o wojsko. Choć Korea Północna jest jednym z najbiedniejszych krajów świata, to wydaje prawie 1/4 swojego produktu krajowego brutto na wojsko. Do tego aktywnie produkuje bomby jądrowe. Dotychczas Korea Północna przeprowadziła 6 prób nuklearnych, ostatnią całkiem niedawno, bo we wrześniu 2017 roku. Z każdym testem północno-koreańskie eksplozje zyskiwały na sile. Pierwsza z 2006 roku miała moc około 2 kiloton trotylu. Test z września 2016 roku miał moc 35 kiloton. Dla porównania, amerykańska bomba zrzucona na Hiroshimę w 1945 roku miała moc 16 kiloton. Do tego wszystkiego Korea Północna skonstruowała rakietę balistyczną Hwangsong-15, która to może przenosić ładunek nuklearny na nawet 13 tysięcy kilometrów. Do tego Korea Północna najpewniej posiada arsenał broni chemicznej, w tym gaz musztardowy, chlor i sarin. Śmiertelność tego ostatniego możecie kojarzyć z odcinka o sekcie Najwyższa Prawda. Uważa się również, że Korea Północna posiada zdolności w zakresie broni biologicznej, w tym potencjalnie możliwość produkcji wąglika, ospy prawdziwej i dżumy. Wojsko Korei Północnej jest 5. armią na świecie. Prawie 1,3 miliona żołnierzy. 5% całkowitej populacji jest w czynnej służbie. Do tego 600 tysięcy żołnierzy rezerwy. Nawet północno-koreańska konstytucja mówi, że, cytuję, obrona narodowa jest najwyższym obowiązkiem i honorem obywateli i tym samym wymaga od wszystkich obywateli służby wojskowej. Do tego sprzęt. Ponad 500 zdolnych do walki samolotów, prawie 300 helikopterów, 400 okrętów bojowych, prawie 300 amfibii, 70 okrętów podwodnych, 4000 czołgów, 2500 pojazdów opancerzonych i ponad 5000 wyrzutni rakiet. Owszem, to ekwipunek często starzejący się, a nawet archaiczny, ale wciąż groźny. A do tego wszystkiego cyberwojna. Celem północno-koreańskich hakerów są amerykańskie, japońskie i południowo-koreańskie ośrodki analityczne i agencje rządowe. Do tego Korea Północna atakuje giełdy kryptowalut i kradnie stamtąd pieniądze. I ktoś mógłby zadać bardzo słuszne pytanie. Co napędza tak ogromną militaryzację Korei Północnej? Odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, i to już znacie, Juche, czyli samowystarczalność. Po drugie, Songun, polityka militarna. Przywódcy Korei Północnej wierzą, że wrogie siły zewnętrzne mogą w każdej chwili napaść na nich. Stąd jedynym sposobem na zagwarantowanie przetrwania kraju jest ciągłe rozwijanie zdolności wojskowych. Zła wiadomość jest taka, że w ostatnich latach sytuacja stała się bardziej napięta. Odkąd Kim Jong-un przejął władzę, kraj przestał lawirować w kwestii broni jądrowej, zamiast tego ogłaszając, że będzie wzmacniać swój arsenał jądrowy w sposób, w jaki uzna to za stosowne. A teraz trochę o miejscach, gdzie trafiają przeciwnicy reżimu. Korea Północna posiada bardzo rozbudowany system izolacji karnej, który przypomina warunki, jakie panowały w obozach koncentracyjnych. Dwa główne miejsca izolacji, w jakie możecie trafić za nieposłuszeństwo, to Gyeongwa-so oraz Gwanli-so. Gyeongwa-so to długoterminowe więzienne zakłady pracy, tak zwane obozy reedukacji przez pracę. Korea Północna uznaje oficjalnie ich istnienie. Więźniowie trafiają tam po krótkich, ale jednak procesach karnych.
Rodziny mogą czasami przynosić więźniom jedzenie, a wyroki odsiaduje się przez z góry określony czas. Niektórzy są zwalniani przedterminowo z powodu chorób lub w ramach ogólnokrajowej amnestii, np. upamiętniającej narodziny wielkiego przywódcy czy też założenie Partii Pracy Korei. Trafić tam można za przestępstwa kryminalne, a czasami też polityczne. Drugim rodzajem placówek więziennych są Kwan Liso. To obozy dla więźniów politycznych. To ta gorsza odmiana. Trafić tu można za przestępstwo polityczne. Od próby ucieczki z Korei po szeroko rozumiane zakłócanie porządku politycznego. Korea Północna oficjalnie zaprzecza istnieniu Kwan Liso. Więźniowie trafiają tu bez żadnego procesu sądowego, bez możliwości odwołania. Nie mają możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym. Większość więźniów trafia tu dożywotnio. Zdarza się, że 3 pokolenia członków tej samej rodziny trafia tu za czyn jednej osoby. Jest jeszcze trzeci typ placówek więziennych, Jipkyulso, gdzie odsiaduje się krótkoterminowe wyroki. I choć różne w przeznaczeniu, to wszystkie rodzaje tych więzień są naprawdę koszmarne. Ciągły głód, praca przymusowa, zimno, ścisk. Szacuje się, że w obozach tych przebywa obecnie od 80 do 120 tysięcy osób. Osadzeni bywają zmuszani do kopania własnych grobów i oglądania egzekucji współwięźniów. Głodni, desperacko szukają wszystkiego, co mogą zjeść. Gryzonie, robaki, korę drzew, trawy. Ucieczka jest zaś praktycznie niemożliwa. A za co można trafić do takich obozów? Ot choćby za wyrażenie krytyki wobec rządu, ale też za bardziej prozaiczne rzeczy. Północno-koreański kodeks karny definiuje przestępstwo posiadania lub wprowadzania skorumpowanej i dekadenckiej kultury. Zagrożone ono jest od 3 do 15 lat pozbawienia wolności w obozie pracy. I mowa tu na przykład o posiadaniu odtwarzacza MP3 z zachodnią muzyką, czy płyty DVD z hollywoodzkim filmem. Sami zatem widzicie, że dla Koreańczyków wybór jest tragiczny. Życie w niewoli najbardziej opresyjnego reżimu na świecie, albo próba ucieczki. Niewielu jednak jest tak zdeterminowanych, by się na to odważyć. W ciągu ostatnich 2 dekad uciekło od 15 do 25 tysięcy Koreańczyków. Przebieg takiej ucieczki dzieli się zazwyczaj na 5 etapów, w sumie trwających tygodnie, a bywa, że i miesiące. Najpierw ucieczka przez granicę Korei Północnej z Chinami, przez wąską rzekę Tumen. Potem wielodniowa podróż przez całe Chiny do prowincji Yunnan. Następnie wędrówka przez górzystą granicę do Laosu lub Birmy. Później przejazd do Tajlandii i wreszcie ucieczka do Korei Południowej. W Azji Południowo-Wschodniej, zanim uchodźcy dotrą do Korei Południowej, są przesłuchiwani przez południowo-koreańskich dyplomatów. Chodzi o to, by wyłapać ewentualnych szpiegów, którzy podają się za uciekinierów. Jak pamiętacie, jeden z Kimów już raz próbował dokonać zamachu na prezydenta Korei Południowej, stąd ostrożność jest całkowicie zrozumiała. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, taki uciekinier dostaje status uchodźcy. W Chinach uciekinierzy muszą unikać chińskiej policji, która może ich deportować z powrotem do Korei Północnej, gdzie grożą im surowe kary. To nie jedyne zagrożenie. Bywa, że Koreanki są zmuszane do pracy w agencjach towarzyskich. Wiele ucieczek jest ułatwianych przez sieci pośredników, którzy pomagają uciekinierom w przekroczeniu granic i w unikaniu aresztowania. Tak wygląda ucieczka przez Chiny. Jak widzicie, jest bardzo skomplikowana i patrząc na mapę, z pewnością zauważycie, że to nie jedyna opcja, że przecież jest jeszcze drugi sąsiad, Rosja. Natomiast ucieczka do niej jest dużo trudniejsza i przez to rzadko wybierana. Po pierwsze, w Chinach Koreańczycy nie wyróżniają się tak bardzo, więc są bezpieczniejsi. Po drugie, na terenie Rosji działa bardzo mało pośredników takich ucieczek. Po trzecie, Korea Północna dzieli z Chinami granicę o długości ponad 1350 km. Granica z Rosją to zaś zaledwie 18 km. Łatwo wywnioskować, która granica jest silniej patrolowana. Natomiast wierzcie lub nie, ale niektórzy pomimo udanej ucieczki po pewnym czasie wracają do Korei Północnej. Nie jest ich wielu, ale mamy oficjalne wieści o co najmniej 30 osobach, które w ciągu ostatniej dekady zdecydowały się na powrót do ojczyzny. Powody są różne.
Niektórym trudno jest znaleźć pracę, inni mają problemy z przystosowaniem się do różnic kulturowych. Jeśli ktoś wróci, jest duża szansa, że nie trafi do obozu, ale będzie zmuszony do propagandowego zaświadczania, że życie na południu było okropne, więc dlatego zdecydował się na powrót. I ponownie, patrząc na mapę, widzimy chyba najbardziej oczywistą drogę ucieczki, to znaczy na granicy jednej Korei z drugą. Jest to jednak sposób najtrudniejszy. Ucieczka przez bezpośrednią granicę między Koreami, przez strefę zdemilitaryzowaną. Opowiem wam trochę o tym miejscu, bo jest jedyne w swoim rodzaju. Koreańska strefa zdemilitaryzowana to pas ziemi biegnący przez Półwysep Koreański, który służy jako strefa buforowa między Koreą Północną a Południową. Jest to faktyczna granica dzieląca Półwysep Koreański mniej więcej na pół. Z grubsza pokrywa się z 38 równoleżnikiem. Strefa ta ma około 240 km długości i około 4 km szerokości. Jest ona rezultatem tego, że choć podpisano w 1953 rozejm, to nigdy nie podpisano oficjalnego traktatu pokojowego. Obie strony nadal oficjalnie pozostają ze sobą w stanie wojny, już ponad 70 lat. Stąd taka strefa bezpieczeństwa. Owa granica między Koreami jest jednym z najpilniej strzeżonych obszarów na świecie. Żołnierze, pojazdy wojskowe, pola minowe, ogrodzenia z drutu kolczastego. Na całej szerokości tego pasa ziemi jest tylko jedno miejsce, które się wyróżnia. To tak zwany wspólny obszar bezpieczeństwa w pobliżu wioski Panmunjom. To tam podpisano zawieszenie broni i tam znajduje się punkt styczny dwóch Korei. Panmunjom to takie miejsce, gdzie teoretycznie można bezpośrednio przekroczyć granicę między Koreami. Teoretycznie, bo nie jest to normalne przejście graniczne, jak w reszcie świata. Mają tu miejsce rozmowy dyplomatyczne, a odwiedzający mogą zobaczyć żołnierzy stojących twarzą w twarz po obu stronach granicy. Żołnierze północy ubrani są w mundury rodem z lat 50. XX wieku. Ozdobne czapki, uroczysty hood. Żołnierze południa wyglądają jak amerykańscy Marines. Buty trapery, spodnie bojówki, okulary przeciwsłoneczne. Ucieczka przez strefę zdemilitaryzowaną wzdłuż granicy obu Korei jest praktycznie niemożliwa. Natomiast ucieczka przez ten punkt styczny, przez Panmunjom, jest prawie niemożliwa. Prawie. Przed wami Oh Cheong-sung. Oh Cheong-sung jest jednym z kilku północno-koreańskich uciekinierów, którzy uciekli z Korei Północnej przez wspólny obszar bezpieczeństwa. Z zawodu był kierowcą pracującym dla wojska północno-koreańskiego w Panmunjomie. Był zaufanym żołnierzem, jak zresztą wszyscy, którzy delegowani są do służby tak blisko granicy. Tym razem jednak północno-koreański wywiad zawiódł. 13 listopada 2017 roku Oh Cheong-sung pędem wjechał w okolice granicy, rozbijając się. Następnie wysiadł ze zniszczonego samochodu i ostrzeliwany przez swoich kolegów przekroczył granicę, chroniąc się za niskim murkiem. Znajdował się wówczas kilka metrów od granicy, a północno-koreańscy żołnierze nie mogli wkroczyć dalej, ryzykowaliby bowiem wywołanie wojny. Ciężko ranny został przetransportowany helikopterem do południowo-koreańskiego szpitala. Był trafiony pięciokrotnie, ale cudem przeżył. Po swoim wyzdrowieniu udzielał wywiadów zachodnim mediom o życiu w Korei. Dobrze zatem. Wiecie już wszystko, co najważniejsze o Korei. Ciekawa wiadomość jest taka, że do Korei Północnej można pojechać turystycznie. A przynajmniej można było do 2020 roku, kiedy to granice Korei Północnej zostały zamknięte. Obecnie spodziewane jest ich otwarcie. Będzie to z całą pewnością wycieczka inna niż jakakolwiek, którą dotychczas odbyliście. I żebyśmy mieli jasność, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Korei Północnej. Brak jest tam jakiejkolwiek polskiej placówki, więc możliwość udzielenia pomocy konsularnej obywatelom Polski jest bardzo ograniczona. Natomiast taka podróż teoretycznie jest możliwa. Wycieczka ta będzie rządzić się swoimi ściśle określonymi prawami. Infrastruktura turystyczna jest minimalna, a telekomunikacja zawodna. Podróż musi być wcześniej autoryzowana przez rząd Korei. Podróżni są obserwowani, a zakwaterowanie i telekomunikacja monitorowane.
W każdej chwili można też być przeszukanym. Transport organizuje biuro podróży. Samodzielna podróż jest niedozwolona. Na miejscu będziecie poruszać się autobusami. Cały czas towarzyszyć wam będzie państwowy przewodnik. Oprócz pilnowania, by turyści nie zbaczali poza wyznaczone obszary, ich zadania obejmują sprawdzanie wszelkich zdjęć, które ich zdaniem nie przedstawiają Korei Północnej lub jej rządu w dobrym świetle, i nakazywanie ich usunięcia. Przerwy w dostawie prądu mogą następować bez ostrzeżenia. Nie dane wam będzie zobaczyć prawdziwej Korei. Większość zwiedzania to wizyty w muzeach i przy pomnikach. Jeśli chodzi o fotografię, należy pytać, kiedy można robić zdjęcia. Nie można też fotografować wojska, ani niczego, co negatywnie wpłynęłoby na wizerunek Korei Północnej. Pomniki Kim Il-sena należy zaś fotografować w całości. Nie można na przykład zrobić zooma na samą twarz. Takie zdjęcie przewodnik może wam kazać usunąć. Zewsząd atakowani będziecie propagandą, w szczególności opowieściami o tym, co Kim Il-sen i Kim Jong-il zrobili dla swojego kraju. Pod żadnym pozorem nie można okazywać braku szacunku wobec przywódców, ale też ustroju, polityki, historii, czy w ogóle kpić sobie z obywateli Korei Północnej. Jest bowiem realne ryzyko zatrzymania, a nawet więzienia w Korei Północnej. I aby odradzić wam podróże do Korei Północnej, przygotowałem dla was historię tego, co dzieje się, kiedy taka wyprawa idzie nie po waszej myśli. Oto historia Otto Warmbiera. Otto Warmbier, urodzony w 1994 roku, student University of Virginia, odbył 5-dniową wycieczkę do Korei Północnej pod koniec grudnia 2015 roku. Pojechał tam, bo chciał poznać inną kulturę i sposoby życia. 2 stycznia 2016 roku, w dniu planowanego powrotu, jego rodzice czekali na telefon, że wrócił. Ten jednak nigdy nie zadzwonił. Następnego ranka biuro turystyczne powiedziało im, że Otto z powodu zamieszania na lotnisku spóźnił się na swój lot, ale że wróci do Stanów następnym lotem. Po kilku dniach Otto jednak wciąż nie wracał. Historia zmieniła się, tym razem twierdzono, że Otto rzekomo zachorował i został zabrany do północno-koreańskiego szpitala. Dopiero potem jasne stało się, że wydarzyło się najgorsze, że Otto z jakiegoś powodu został zatrzymany przez władze Korei. Fred i Cindy, rodzice Otto, otrzymali z Departamentu Stanu USA informację, że Korea Północna najpewniej czegoś chce i że toczą się negocjacje. Rodzice zostali zapewnieni też, że Otto wróci do domu najdalej za 6 miesięcy. Wciąż jednak nie wiedzieli, za co tak naprawdę ich syn został zatrzymany. Dopiero 22 stycznia 2016 roku koreańska agencja informacyjna opublikowała artykuł, że aresztowano go za wrogi akt przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Że rzekomo, za cichą zgodą rządu USA, przebrany za turystę, wjechał do kraju w celu obalenia go. Na tym kończyła się informacja prasowa. Nastąpił kolejny miesiąc czekania bez jakichkolwiek wieści. 29 lutego 2016 roku nastąpił przełom. Rodzice wreszcie zobaczyli swojego syna na nagraniu wideo. Płaczący, łamiącym się głosem recytował ewidentnie sfingowane przyznanie się do ciężkich przestępstw. Jak się okazało, przestępstwem, które popełnił, było udanie się do hotelowej strefy dla personelu i zdjęcie ze ściany plakatu z hasłem propagandowym. Wedle odczytywanego przez Otto przyznania się, działał on na polecenie kościoła w Ohio i CIA. Cała jego wypowiedź pełna była dziwnych sformułowań. Ot chociażby Otto twierdził, że praktykował kradzież plakatu przed przyjazdem, kradnąc znaki uliczne w Virginii. Do tego wypowiadał przedziwne zdania w stylu: celowo spakowałem moje najcichsze buty, najlepsze do skradania się. Wiedziałem, że będę je mieć na sobie podczas popełniania przestępstwa. Krótko mówiąc, przyznanie się do winy było wymuszone i zmanipulowane. Jasne dla wszystkich było, że 21-letni student popełnił fatalny błąd, ale zarazem oczywiste było, że nie zdawał sobie sprawy z powagi czynu, który popełniał. Nie przeszkodziło to jednak władzom Korei Północnej, które postanowiły ukarać go pokazowo. 16 marca 2016 roku pod zarzutem spiskowania przeciwko państwu skazano go na 15 lat ciężkich robót.
Przez kolejne 15 miesięcy po procesie rodzina nie miała z Otto żadnego kontaktu. Trwały negocjacje dyplomatyczne, ale dopiero w czerwcu 2017 roku nadeszła wieść, która załamała rodziców. Najwyraźniej od kwietnia 2016 roku, czyli miesiąc po nagraniu wideo, Otto zapaść miał w śpiączkę i pozostawać w niej od tamtej pory. Korea dopiero wówczas zgodziła się ułaskawić Otta i odstawić go do domu. 13 czerwca 2017 roku samolot z Korei Północnej wiozący Otta wylądował na miejskim lotnisku w Cincinnati. Przewieziono go do szpitala, ale diagnoza niestety była jednoznaczna. Otto doznał ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia mózgu na skutek wielominutowej utraty dopływu krwi do mózgu. Był w stanie wegetatywnym. Lekarze stwierdzili, że jego stan nigdy się nie poprawi. Rodzina Otta przyniosła go do placówki opieki paliatywnej i ostatecznie zaprzestała karmienia i wspomagania oddychania. Otto zmarł 19 czerwca 2017 roku, mniej niż tydzień po uwolnieniu z Korei Północnej. Korea nigdy nie przyznała się do jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego śmierć. W oficjalnych komunikatach nazwała jego zgon tajemnicą, najpewniej spowodowaną zatruciem jadem kiełbasianym. W styczniu 2024 roku, czyli 3 miesiące temu, Kim Jong-un oświadczył, że Korea Północna nie będzie już dążyć do pojednania i zjednoczenia z Koreą Południową. Jego naród zapowiedział umieścić na orbicie 3 nowe wojskowe satelity szpiegowskie w tym roku. Kim powiedział, że stosunki międzykoreańskie stały się relacją między dwoma wrogimi krajami i dwoma wojowniczymi stronami w stanie wojny. Jak powiedział, przyszedł czas, abyśmy zaakceptowali rzeczywistość i wyjaśnili nasze relacje z południem. Dodał również, że jeśli Waszyngton i Seul spróbują konfrontacji militarnej z Pjongjangiem, to nie zawaha się przed podjęciem nuklearnych działań. Na znak pogrzebania szans na zjednoczenie, również 3 miesiące temu zburzono łuk zjednoczenia, 30-metrowy pomnik z 2001 roku, który przedstawia dwie Koreanki trzymające w dłoniach zjednoczony półwysep. Pomnik ten stał w Pjongjangu i powstał w nawiązaniu do idei Kim Il-sena, który nie wykluczał nigdy, że do połączenia obu Korei może dojść. Jego wizję podtrzymywał Kim Jong-il, ale trzeci z Kimów tę perspektywę pogrzebał. Korea, ta cała, bez podziału na północ i południe, to kraj niezwykły. Kraj, który przez wieki walczył o jedność. Kraj, który wspólnie mierzył się z okupacjami i problemami wewnętrznymi. Kraj, dziś rozcięty na pół, a jednak związany wspólną linią krwi i historią, których żadna linia na mapie nie jest w stanie rozdzielić. Nasza dzisiejsza opowieść jest niezwykła, ponieważ jeszcze nie jest zakończona. A dopóki jej ostatnia karta nie zostanie zapisana, to czego możemy się z niej nauczyć? Każdy z Was musi odpowiedzieć sobie na to pytanie sam. Natomiast jeśli o mnie chodzi, to chciałbym wierzyć, że podziały, z którymi mamy do czynienia, czy to ukute przez politykę, czy ideologię, są możliwe do przezwyciężenia. Że można budować mosty z cegieł, które zostaną na gruzach niegdyś stojących murów. Czy to muru berlińskiego, czy być może kiedyś tego muru w strefie zdemilitaryzowanej w Korei. Serdecznie dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną i poświęciliście swój czas, aby razem zanurzyć się w głębie historii. Jeśli podoba Wam się to, co tworzę i chcielibyście pomóc mi kontynuować tę fascynującą podróż, zapraszam Was serdecznie na moją stronę patronite.pl/podcast-historyczny. Linki znajdziecie też w opisie. Tam możecie dołożyć swoją cegiełkę i zostać patronem lub patronką podcastu. Wasze wsparcie jest dla mnie fundamentem, na którym mogę budować kolejne epizody. Szczególnie teraz, gdy całe moje zawodowe życie obraca się wokół podcastu. Jeśli chcecie pomóc w jeszcze inny sposób, polecenie tego podcastu znajomym, zostawienie recenzji czy komentarza, a także subskrypcja na YouTube czy w aplikacjach podcastowych, wszystko to sprawia, że nasza wspólna podróż może docierać do jeszcze szerszego grona słuchaczy i rozwijać się każdego dnia. Nie zapomnijcie także śledzić mnie na Instagramie i Twitterze. Uwielbiam tam dzielić się z Wami swoimi refleksjami. I pamiętajcie, historia pisze najlepsze scenariusze. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście częścią tej podróży.
Do usłyszenia. Dobrego dnia. Cześć.